Dobry wieczór, Małgorzata Domaga. Dzisiaj w niej gadają Andrzej Grabowski. Witam cię, Małgosiu, witam państwa. Słuchaj, w skali 1 od 10, jak uważasz, na ile jesteś popularny? Ale bez fałszywej skromności. No jeżeli skromnie, to ci powiem tak, myślę, na 5. A bez fałszywej skromności 8,5. Przy okazji ładny tytuł, nie? Aha, 8,5, tak. Niego, bardzo ładny. Słuchaj, ja tak poczytałam sobie reakcję na twoje przyjście. Właściwie wyszło z tego, i teraz już widzę czat, ale okej, biorę to na klatę, że ty nie potrzebujesz tutaj prowadzącej. Czyli nie potrzebujesz do Magali? Nie. Nie. Bierzesz show. Spijam śmietany. Jesteś mistrzem nad mistrzem. To fajne poczucie, ale nie kryguj się, proszę. No, ale nie kryguję się, tylko że jestem, naprawdę ja jestem skromnym człowiekiem. A to wewnątrz. Wyklucza się? Proszę? To się wyklucza? To znaczy, ja wiem, czy się wyklucza. Nie lubię, jak ktoś do mnie mówi właśnie mistrzu, a jak ty powiedziałeś mistrzu nad mistrzem, no to już zupełnie... Uratowałam się tym drugim członem. Capodi tutti capi, prawda? ja się wtedy krępuję, nie wiem, co odpowiedzieć. No bo z jednej strony ja zdaję sobie sprawę z tego, że no, ta popularność w stosunku do mojej osoby, no ona rzeczywiście jest. No bo no, co będę ukrywał, że nie ma? No jest. Tylko że ta popularność to jest dziwna popularność, bo ona nie jest popularność przede wszystkim, nie mówię w 100%, ale ona nie jest popularnością aktora, ona jest w 90% popularnością Fertka Kiepskiego. Mhm. Dobra, powiem niestety albo stety. No ty to powiesz pewnie niestety, chociaż się do tego pewnie już trochę przyzwyczaiłeś, do tego wrócimy. A ja myślałam, że powiesz coś innego, że ona jest popularnością człowieka, faceta, gościa, którego się lubi, którego chce się oglądać, którego rolę się pamięta i któremu się wierzy. No widzisz, i znowu tym powiedzeniem mnie skrępowałaś. Tak? To znaczy jestem skrępowany. No bo jestem aktorem i potrafię czasem ukrywać swoje prawdziwe emocje. Mhm. A nie zaskakuje cię to, a też trochę tak serio, że ty jesteś tak popularny, no bo wiadomo, moje pokolenie trochę młodsze to jest jakby oczywiste. Razem szliśmy tą drogą dojrzewania. Ale wśród młodych ludzi, że ty dla nich jesteś, nie jesteś zgredem, dziadersem, dziadkiem. Wiesz co, to jest chyba również typ ról, które zwykle grywam, że ja nie grywam zwykle facetów w garniturach, w smokingach, że w kapeluszach, że zwykle, że do ciebie też przyszedłem, jak widzisz, no, w kurtce jeansowej, a nie w garniturze i krawatu nie mam. Naprawdę nie mam w domu krawatu. I wszystkie moje role nie są rolami, że tak powiem, no, dystyngwowanych panów. Dystyngwowanych mówię świadomie, używając formy archaicznej. Ale wiesz, to by się zgadzało z tym, zdradzę trochę kulisy kuchni, bo tutaj to zdjęcie, które wisi twoje przed nami, to pierwsza propozycja była taka, bo masz takie zdjęcie gdzieś z muszką i w smokingu i ja powiedziałam, że nie chcę takiego zdjęcia, bo no to nie jest dobrze. Ten, że to nie jest ten Grabowski, poprosiłam o inne. Słuchaj, ty miałeś ten temat równie dla ciebie teraz ciekawy jak Ferdek. Ty miałeś niedawno urodziny, ale ty nie jesteś tutaj z powodu urodzin, bo ja nie wiedziałam o tym, że ty masz bardzo ci dziękuję. Urodziny. Od razu ci powiem, że to jest teraz tak Amerykanie, wiesz, od wieku odejmują 20 lat, bez względu ile byś miał. Aha. Od pewnego, od 30, tak? Czy tam o 40, odejmujesz sobie, to ci wychodzi, że jesteś naprawdę młodym... O, 30 jak 20, nie, to 10. No tak, to, ale to intelektualnie wtedy. No ale teraz to by było fajnie, nie? No, teraz by było świetnie. To by było fajnie. Nawet zgodziłbym się na 30. I ile wyglądasz tak jakby od tego, co masz, odjąć 20, to chyba też bierzesz. No tak. Ale no. Wiesz, ponieważ ja uważam, że nie ma takiej okazji, która nie jest dobra na wręczenie jakiegoś prezentu i to nie jest prezent urodzinowy. Ale zobacz, co ci sprawiłam. No, nie, no musisz wyjąć. No wyjmę, no 100 lat. Widzę.
Opowieść wigilijna, no wiesz co, to na... Oj, sprawiłaś mi tym... Ale wiesz, to jest naprawdę niespodzianka. Ja wiem dlaczego i zaraz opowiem dlaczego. Sprawiałaś mi naprawdę wielką przyjemność tym. I naprawdę, przysięgam państwu, nie wiedziałem o tym. Naprawdę nie wiedziałem. A powiem dlaczego. Mhm. Na pewno gdzieś przeczytałaś w jakimś wywiadzie. Mhm. Słuchałaś wywiadzie. Ja opowieść wigilijną przez wiele lat w jednym egzemplarzu książki... tak, zacznijmy od tego, że Marley był martwy, tak. Stary Marley umarł, czasami jest tłumaczeniem. Mhm. Czytałem w egzemplarzu, który był no już wyświechtany, bo czytałem opowieść wigilijną zawsze przed Bożym Narodzeniem. A czytałem ją po to, że po pierwsze, no, uważałem to za świetną literaturę, bo to jest dobra książka, a po drugie ja to czytałem, ponieważ za każdym razem chciałem przeczytać to przed Bożym Narodzeniem, ponieważ po przeczytaniu tej książki, polecam państwu, po przeczytaniu tej książki człowiek staje się lepszy. Staje się lepszy, mało zaczyna wierzyć, że inni też są lepsi. Mimo, że główny bohater... I że mimo, że główny bohater na początku był straszny. Skurwysynem. Był, no właśnie, no dobrze mówisz, był skurwysynem, był facetem, który nie do życia, który... I co się okazało? Przeczytacie książkę, na pewno wielu z was zna tę książkę. To jest cudna książka. Bardzo ci, Małgosiu, dziękuję. I jeszcze jakie piękne wydanie, proszę zobaczyć. Ale wiesz, co się stało? No, to musimy to powiedzieć. Książka nagle zniknęła, tak? Książka nagle zniknęła, tak. Moja książka, którą zawsze miałem i zawsze ją czytałem, ten sam egzemplarz książki. Gdzieś zniknął, podczas którejś przeprowadzki, no w końcu w życiu w różnych miejscach mieszkałem, gdzieś mi to zginęło. I od tego momentu powiedziałem sobie, może to znak, przestałem czytać tą opowieść wigilijną. Bardzo się cieszę, teraz będę miał... To proszę cię, nie zgub. Będę miał swoją opowieść wigilijną. Masz swoją, i pamiętaj, że to nie jest urodzinowe, to jest tak w ogóle... Tak. Wiesz, bez powodu, żebyś bardzo ci dziękuję, naprawdę się tego nie spodziewałem i przysięgam, nie było to ustalone. Ja niczego nie ustalam. Nie wiedziałem o tym, że tak będzie. No cudny prezent. Wiesz, zawsze jak patrzę, bo tutaj ktoś kiedyś napisał, czy ja czytam czaty, no nie czytam, bo nie mam laptopa przed sobą, ale przez wiele, wiele lat mam te karteczki, na których sobie zapisuję życiorys, pytania, jakieś hasła. No popatrz, tak. No tu jest tych karteczek tyle i że można tyle z hasłami opowiedzieć takie życie jak twoje, czy kogoś innego. Takimi... No można. Wiesz co, zróbmy taki ten. Rozłóż to, a ja nie będę się patrzył, tylko ci... No to teraz. Chcesz, czy masz więcej tego? Mam więcej, ale na pierwszej ci pozwalam dobra, tylko. No to ja się nie patrzę. Tu. O. Mhm. Dobra, trochę muszę to odwrócić. Dobrze. Że ty jesteś takim człowiekiem, taką osobą, takim aktorem, który kocha być aktorem, który jest w tym byciu aktorem świetny. Tylko jedna rzecz go uwielbia. No nie, no dobra. Dobrze, to, ale to są... Który w byciu aktoru jest słaby. Ale jedna rzecz go na pewno uwiera, czyli cały ten zgiełk dookoła, cały ten szum, że ty właśnie jesteś jak inżynier. Idziesz, wykonujesz swoje zadanie, grasz rolę, schodzisz z planu i najlepiej pojechać do domu, usiąść i żeby się wszyscy odchrzanili, tak? Tak, masz rację, ale wiesz skąd się to bierze? To się bierze od samego początku, miejsce mojego wychowania, urodzenia to jest Chrzanów, ale wychowałem się w małym miasteczku pod Krakowskim, właściwie miasteczko, pół wieś. Alwernia, piękna nazwa, miejsce stygmatyzacji świętego Franciszka z Asyżu we włoskiej Alwernii. Ja byłem, nigdy nie myślałem, że ja zostanę aktorem. Ja nie chciałem zostać aktorem. Ja chciałem, w związku z tym, że chciałem się dostać do szkoły teatralnej. Żeby pożyć. Żeby, tak, bo ja poznałem, Mikołaj studiował, mój brat studiował, ja przyjeżdżałem do niego, do akademika, poznałem te piękne dziewczyny, które tam studiowały, poznałem tych fantastycznych facetów, z którymi studiował Mikołaj, Jurek Trela, Marian Dziędziel, poznałem Janka Nowickiego, pięknego młodzieńca, 29-letniego, jak ja miałem 16. Rozdawał wszystkie karty, prawda? Tak, brał, co chciał, no, nie? No, ale no, w wakacje zostałem zaproszony przez Mikołaja na obóz studentów szkoły teatralnej.
pojechałem tam i tam przyjechał Janek Nowicki, młody aktor robiący olbrzymią karierę i w filmie, i w teatrze, i zaczął tym studentom coś opowiadać o aktorstwie. No Janek lubi opowiadać, no więc opowiadał, opowiadał. W końcu się wykruszali studenci i zostałem tylko ja, który nie bardzo wiedziałem, o czym on rozmawia. I w końcu Halinka Wyrodek powiedziała do Jaśka: Jaśku, nie gadaj, że do niego, bo on przecież nawet nie jest studentem szkoły teatralnej. A on tak chyba, tłumacząc samego siebie, tak popatrzył się na mnie i wskazał palcem, mówi: ale on będzie aktorem. Ja wtedy sobie pomyślałem, że może by rzeczywiście, bo tutaj fajna szkoła, piękne kobiety, piękne dziewczyny, fajni faceci. Poza tym nie ma matematyki, tylko są jakieś przedmioty typu wymowa, śpiew, taniec, szermierka, sceny klasyczne, proza, impostacja głosu. No to co to za przedmioty, co to za porównanie? No i rzeczywiście dostałem się do tej szkoły teatralnej, to znaczy dostałem się dzięki Mikołajowi, który mnie przygotował. I dla mnie zaskoczeniem było to, że ja, jak skończyłem tę szkołę, zresztą rok jeden zawaliłem i powtarzałem trzeci rok, jak skończyłem, no to ja nagle się okazało, że ja muszę zostać tym aktorem, no bo zostałem wykształcony jakby w tym kierunku. Chociaż aktora nie da się wykształcić. Tak jak dziennikarza. No prawdopodobnie tak. No. I stąd ja jestem, byłem od samego początku nieprzygotowany na ten cały, jak to nazwałaś, szum. Na ten zgiełk obok, na to dawanie autografów, na to robienie zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że 90% ludzi, którzy chcą ze mną robić zdjęcia, to oni chcą zrobić zdjęcia z Fertkiem. Dobra, to widzę, że to będzie jak mantra. Ale teraz ja zrobię. No, trudno, 23 lata to trwa, więc... Pozwolisz, teraz ja zrobię palcem, chociaż wiem gdzie. Tu. Mhm. Całkiem serio, was już jest niewielu, bo Janek, bez względu na to, Nowicki, co będzie opowiadał, to jest to człowiek, który wierzy w misję wszystkiego, czym się zajmuje. W misję pisania, w misję bycia aktorem, bycia na scenie dla tego, dla czegoś. Ty, Janusz Gajos, Jan Englert. Ola Łukaszewicz. No. Tak, ale to już jest... Jurek Radziwiłłowicz. Nie chcę powiedzieć stara gwardia, ale to są ci aktorzy. Oni są starsi trochę ode mnie, ale to już jest ten... Ja wszedłem w ten rowek. Wiesz co, jak mówiłaś o Janku Nowickim, który tak samo poważnie podchodzi do grania, jak do pisania, jak do recytowania i tak dalej, i tak dalej. Janek, który jest genialnym, inteligentnym, dowcipnym, złośliwym, mądrym facetem. Jego wywiady można czytać w nieskończoność i uczyć się. Nie, bo chcę opowiedzieć jedną anegdotę. To jest właśnie, świadczy o Janku. To jest coś, kiedy razem z Fryczem siedzieli w garderobie po jakimś spektaklu i pod garderobą usłyszeli, to znaczy Janek Frycz usłyszał takie jakieś śmiechy, jakieś rozmowy młodych dziewcząt, no młode głosy. No i tak zadowcipkował, powiedział do Nowickiego: Jaśku, fanki do ciebie przyszły. Na co Janek Nowicki tak posłuchał tych śmiechów, tych rozmów, odczekał chwilę i powiedział: nie, Janku, to nie do mnie, to do ciebie, moje kaszlą. No, ale wiesz, ale cudowne. To też Nowicki, to taki był jego sposób czarowania i taka sztuka trochę uwodzenia. Ale wymieniliśmy te nazwiska, dla których bycie aktorem to nie znaczy tylko aktorem, tylko aż aktorem. Że to rzeczywiście jest, jak już się za to bierzesz, mimo że mówisz, że początki były znaczy niewskazujące na to, że będziesz miał taki poważny stosunek do tego, czym się serio taki, bo ty jesteś serio. Ktoś nawet napisał na czacie, że jak ty przyjdziesz, będziesz ponury. Bo ty już teraz jesteś tylko ponurym Goebbelsem, do którego dojdziemy. Nie, ja nie jestem ponury. No, ja nie jestem ponury, ale też nie jestem żadnym wysokiem typu... No, Boże, znowu wracam, ten Ferdek. No, ja nie jestem ani Goebbels, ani Ferdek, ani nie jestem Argan z chorego z urodzenia, ani nie jestem, nie wiem, prezes u Agnieszki Holland w Pokocie, ani nie jestem no, w wielu rolach. Najbardziej, jeżeli chcę, mogę powiedzieć o sobie, kim ja jestem, to jestem
w monodramie, który sam sobie wymyśliłem, teraz to wyreżyserował również Krzysiek Jasiński, Spowiedź chuligana według Sergiusza Jesienina. Mhm. To ja o sobie mogę powiedzieć, że najbardziej Andrzejem Grabowskim jestem w tym monodramie na podstawie wierszy Sergiusza Jesienina, Spowiedź chuligana. Mhm. To tak, no bo w każdej innej roli no jestem po prostu... No, ale też... Ale to, no wiadomo, każdy aktor daje nie coś każdy, z siebie. Ale teraz no daje, tylko te proporcje przecież... czasami są takie, że to, co aktor daje z siebie, nie jest kompletnie ciekawe dla tych, którzy na to patrzą i tego słuchają. No, to na tym to polega. Jest, to już jest kwestia charyzmy, która jest albo nie ma. O, właśnie. I tej półki, na której się... Wiesz, jak Jan Himmelsbach, który w każdym filmie był taki sam, ale nie dało się nie patrzeć na niego. A Maklakiewicz? Maklakiewicz też, ale jak Maklakiewicz z Himmelsbachem, to ja jednak patrzyłem się na Himmelsbacha. Mhm. Maklakiewicz mówił o filmie polskim, że się tam nic nie dzieje, a ja patrzyłem, jak Maklakiewicz, jak Himmelsbach palił papierosa, patrzył się na niego i nic nie rozumiał. Abstrahując, że byli, prawda, po różnych wyskokowych napojach wtedy. To może być teraz historia tu? Mówiła. Może być tu. No to teraz tu. Bo to tak jest, że no, jednak ta stal się hartuje, ten charakter się hartuje od najmłodszych lat, nawet jak myślisz, że w ogóle nawet, nie wiem, chcesz być strażakiem, tak? Ale wstajesz o 5 rano, tak jak ty, a o 7 rano służysz do mszy? Byłeś ministrantem? Tak, byłem ministrantem. Ja wstawałem o 5 rano w czasach licealnych, bo dojeżdżałem do liceum. Wiesz co, teraz się wydaje mi, i prawdopodobnie dla no, 98%, bo bardzo możliwe, że jeszcze są młodzi ludzie na jakichś tam wsiach, którzy muszą tak żyć, jak ja żyłem wtedy, jak ja do liceum poszedłem w wieku zresztą 13 lat. Powiem 13 lat, bo skończyłem wcześniej szkołę. To rzeczywiście musiałem wstawać o 5 rano, iść prawie 2 kilometry przez las, z góry, ciemno, śniegi, nie śniegi, do stacji kolejowej Alvernia Regulice, po czym wsiadałem w pociąg taki kowbojski, który ciągnął parowóz, normalny parowóz, i dojeżdżałem do Chrzanowa w zatłoczonym pociągu pełnym robotników, którzy jechali do fabloku. I wracałem około godziny 4 z powrotem do tej mojej Alvernii, jadąc tym podobnym pociągiem, tylko w przeciwnym kierunku. A ta msza? A msza? To ja byłem ministrantem, jak byłem w szkole podstawowej. Pasowało ci to? Lubiłeś Wiesz to? Co, wtedy Kościół pełnił zupełnie inną funkcję niż dzisiaj pełni. Mm-hmm. Wtedy Kościół był ostoją, nie wiem, wolności. No był. Mm-hmm. Był. Wszyscy garnęli się do Kościoła. Ja nie chcę mówić o wierze w tej chwili, ani o wierze w tamtych czasach, ani o wierze w tych czasach, bo to jest zupełnie coś innego. Kościół wtedy, szczególnie w takiej małej miejscowości jak Alvernia. Alvernia, jak wtedy mówiono, za moich czasów liczyła tak zwane 500 dusz. 500 dusz. I była to miejscowość z ludźmi w pojedynczych egzemplarzach, czyli jeden szewc, jeden krawiec, jeden rymarz, jeden aptekarz, jeden kierownik komendant Straży Pożarnej, jeden lekarz. Pojedyncze egzemplarze, bo nie potrzeba było więcej. Do pani Rychłowskiej chodziło się po ogórki kiszone, do pani Rybarskiej po żur na zupę. No i wiadomo było, gdzie trzeba było iść, żeby coś kupić. Jeden sklep, jedna masarnia, jeden sklep spożywczy. Nie, dwa, bo pani Borowska miała sklep spożywczy. To były inne czasy. I ten jeden kościół i klasztor, klasztor i kościół Bernardynów, piękny, barokowy kościół Bernardynów, naprawdę piękny, w małej miejscowości, gdzie byli franciszkanie Bernardyni, gdzie gwardianem wtedy był ojciec Leoncjusz, no po prostu facet, który tam jeszcze konie hodował w klasztorze, piękne te konie, który przed wojną był w ułanach, któremu podobno, jak on opowiadał, Piłsudski zaproponował, jak był na defiladzie, że on zaoferuje mu szkołę oficerską, żeby on, ale nie, on będzie księdzem, będzie zakonnikiem, będzie franciszkaninem, bernardynem. I wtedy ten kościół, spełniał inną rolę. Tam się ludzie garnęli do tego kościoła. Garnęli się, wspólnota, tak? Bo to była wspólnota. Garnęli się również dlatego, że ten kościół był kontra. Był przeciw, że ten kościół był prześladowany. Wobec, no, jak jest w naturze
Polaka na pewno. A nie wolno, to trzeba. Jak nie wolno, to trzeba. Mhm. Jak no, zakazany owoc po prostu. Mhm. No to wobec tego ja rzeczywiście byłem ministrantem bardzo pilnym. Do dzisiaj zaskakuję księży, z którymi czasem rozmawiam, tym, że ja mówię ministranturę, bo jestem ministrantem przedsoborowym po łacinie. Mhm. Ja mogę ci tutaj zademonstrować no najtrudniejszy bardzo. Moment ministra. Tylko, że wiesz, ja cię nie sprawdzę, ale proszę. Nie sprawdzisz, ale suscipiat dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis tuis, ad ut litatem quo quer nostram, totiusque ecclesiae sue sancte. Pięknie powiedziałem. Bardzo pięknie. No właśnie, no więc to był najtrudniejszy moment. Nie wiem, czy tak się uśmiechasz wtedy przy tym, to nie wiem. Bo się uśmiechałem, że jednak zapamiętałem, mhm. bo bałem się, że mogę zapomnieć. Mhm. Nie. Kościół spełniał zupełnie inną rolę niż jak dzisiaj. Jak ty opowiadasz o Alvernii, chociaż przyznasz, że jak potem po latach człowiek wraca do tego domu, rodzinnego miejsca, wszystko jest mniejsze. Te wielkie drzewa, które się wydawało, że są olbrzymie, są dokładnie mniejsze i tak dalej. Ale to jakbym tak, myślę, że z tej Alvernii można byłoby nakręcić, bo już mówiłeś o filmie 8,5, można byłoby nakręcić taki podobny film jak Cinema Paradiso, że się wraca i... Albo Amarcord. Tak, że to wszystko cię gdzieś kształtowało. Ty na przykład pierwszą lekcję pokory, taką, tak mi się wydaje, jako mężczyzny czy też chłopca, ale nie patrz tak, bo to wtedy, kiedy się okazało, że jesteś najmniejszy, prawda, w klasie i musisz doskoczyć, no że tak, musisz im czymś zaimponować, tym chłopakom, tak? Ja nie miałem czym imponować, bo to przede wszystkim chodziło o szkołę średnią. Bo w podstawowej to myśmy się wszyscy znali wcześniej. A ja poszedłem do szkoły średniej w wieku 13 lat, czyli byłem młodszy o rok od moich kolegów i koleżanek. Byłem jednym z najmniejszych w klasie, wobec tego siedziałem w pierwszej ławce albo w drugiej, z kolegą, który też nie był niewysokiego wzrostu. Mało ja... W związku z tym, że byłem w wyżu demograficznym, byłem w klasie, która liczyła 52 osoby, mhm. 8 klasa licealna. I to była taka zbieranina, dokładnie zbieranina, bo to byli z Alvernii, to byłem tylko ja sam, więc ja to wyobraź sobie. Ale mówisz, że tak do nich się przygarniałeś, tak żeby cię wzięli do tej grupy. No tak próbowałem i pamiętam do dzisiaj jak... To teraz głupie jest to, jak ja tak chciałem bardzo się, nie wiem, przypodobać jednemu koledze z Chrzanowa. Ja miałem taki kwadrat, prostokątny zegarek i pamiętam, że ja, on miał taki podobny, też prostokątny i powiedziałem mu, zobacz, ja mam prawie taki sam zegarek jak ty. A on mi wtedy powiedział, pamiętam to do dziś, tak, tylko że różnica między nami jest taka, że ty jesteś głupi, a ja nie. Boże drogi, jaki to był cios dla mnie. Mm-hmm. Wiesz, ten najmniejszy w klasie, ten taki, który jest jedyny z tej miejscowości, dużo osób z pobliskiego Libiąża, ileś tam z Chrzanowa, trochę z Chełmka, te okoliczne miejscowości, mm-hmm. a ja jeden z Alvernii i to mały. I głupszy niż on, tak? I głupszy ale niż to on. Jakoś tak wpłynęło, bo dzieci są bardzo wrażliwe i można albo na ambicje pozytywnie, a można gdzieś, że dziecko się w sobie skuli. No ja raczej się skuliłem. Raczej się skuliłem, wiesz, bo nie miałem czym zaimponować. Ja pamiętam, ja chodziłem do tej szkoły podstawowej w Alvernii, gdzie na przykład chemii uczyła nas polonistka. Świetna polonistka, pani Malikowa, świetna naprawdę polonistka, ale chemiczka żadna, bo ona prawdopodobnie dzień przed tym, co miała wykładać nam, to patrzyła do tego podręcznika, czytała i później to opowiadała. I nie jestem tego pewien, ale ja na przykład trafiłem tam na chemiczkę panią Wandę Budek, profesorkę, z którą się bardzo zaprzyjaźniłem później, niewiele starszą od nas, piękną kobietę zresztą, która właśnie skończyła studia i zaczęła nas uczyć o chemii organicznej, o czymś, czy ja nie miałem pojęcia. I ja pamiętam, że
że ja byłem tak tępy z tej chemii, z biologii, bo biologia to u nas to było o pantofelku, żeśmy się uczyli najwyżej. A tutaj nagle biolożka była również młoda dziewczyna zaraz po studiach i ona zaczęła mówić o kwasie dezoksyrybonukleinowym i rybonukleinowym. DNA nagle to było no coś i podawała wzory te rozbudowane, ta chemia organiczna. Boże drogi, ja jedyny, gdzie mogłem imponować, to mogłem na języku polskim imponować, bo na przykład dość dobrze, jak na owe czasy prawdopodobnie potrafiłem interpretować wiersz. Nie mówię o interpretacji, o mówieniu, tylko po prostu co autor chciał przez to powiedzieć. Więc potrafiłem mówić na ten temat, no i tym mogłem imponować. No ale... Andrzej, a powiedz, bo ty już dwa razy powiedziałeś o tych nauczycielkach, bo teraz z kolei jeszcze przyszedł mi do głowy taki film Malena i widzę tą Bellucci, która idzie przez, chociaż nie była nauczycielką, ale przez ten rynek. Czy to jest tak naprawdę, że te nauczycielki i ci uczniowie, którzy siedzą w ławkach, to... Czy podkochują? Znaczy podkochują, to nie wiem, no ale że one im się podobają jako kobiety, że to no jest ten pierwszy, no tak? Pewnie, że tak. No ja pamiętam tą profesor, niestety zmarła pani profesor Wanda Budek, z którą później naprawdę się zaprzyjaźniłem. Była piękną kobietą i ona chyba wiedziała o tym, że tam połowa klasy może nie podkochuje się w niej, ale patrzy maślanymi oczami na nią. Mnie nawet dosyć lubiła i pamiętam takie, że ona mi dawała, mówiła, kiedy będę pytany z tej chemii. I raz nie byłem. Nie powiedziała ci? Nie powiedziałam i zapytała mnie. I oczywiście dwóje dostałem. Obraziłeś się? Nie obraziłem się, tylko później poszedłem za nią, jak wyszła z klasy i ja taki... Ona taka piękna, z takim pięknym biustem i taka, z takim pięknym uśmiechem. I ja do niej drepczę, nieduży i drepczę tam za nią. I mówię, pani profesor, dlaczego ja byłem dzisiaj pytany? Na co ona z uśmiechem powiedziała, bo masz brudne buty. Bo rzeczywiście miałem brudne buty. Ale czy nie jest to kolejna lekcja? Popatrz. Jest kolejna, ja to dzisiaj to zapamiętam. Głupi, mądry, brudne buty. Brudne buty. Ale ja miałem brudne buty, bo ja musiałem te 2 kilometry po błocie iść do stacji, dojechać. No, skąd miałem mieć czyste? Czyli ostatni raz wtedy miałeś brudne buty? Ostatni raz miałem brudne buty, no. No i potem... Ale... No tak. Ty w ogóle nie miałeś być aktorem, bo ty trafiłeś, czegoś tam nie zdałeś, tak? I trafiłeś do jakiegoś, fabryki, do czegoś? Nie, ja już powiem. To było tak, że ja nie dostałem się od razu do szkoły teatralnej, ponieważ egzamin praktyczny zdałem właściwie na drugim czy na trzecim miejscu, na bardzo dobrej pozycji. Ale zawaliłem totalnie egzamin teoretyczny. Może z tego powodu, że byłem głupi, jak mi powiedział ten facet ale już od zegarka, ale już trochę wyższy, ale nie aż taki, jak teraz jestem. Nie mówię, że aż jestem taki wysoki, tylko że ja pamiętam, to było, to jest, znowu świadczy jednak o mojej głupocie, że Mikołaj, który mnie tam przygotowywał do tego egzaminu, na 2 czy 3 tygodnie przed egzaminem, byłem u niego, spałem w akademiku, bo Maniek Dziędziel wyjechał do rodziny, więc miałem, było wolne łóżko i Mikołaj mówi, wiesz co, słyszałem, że chyba będzie na egzaminie pisemnym temat, jaką rolę chciałbyś, wolny temat, jaką rolę chciałbyś zagrać i dlaczego. Mówi, ja ci powiem, jaką ja bym chciał zagrać rolę. No też młody przecież chłopak wtedy i on mi zaczął mówić o Weselu Figara i żeby chciał zagrać Figara w Weselu Figara Beaumarchais. Ja ani Wesela Figara nie czytałem, nie wiedziałem, kto to jest Beaumarchais. Nie miałem Nie miałem zielonego pojęcia i w ogóle żadnej chęci, że ja cokolwiek bym chciał zagrać w życiu, a co dopiero coś, o czym w ogóle nie wiedziałem, co to za rola. Po czym na tydzień przed, czy 2 dni przed egzaminem mówi, nie, podobno nie będzie tego tematu. Ja otwierają się te 3 tematy. Jeden z nich jest o Wyspiańskim, a to był rok 69, gdzie ja zdawałem. To był rok Wyspiańskiego, jakaś rocznica, któraś, czegoś tam. Więc myśmy byli jako maturzyści bardzo przygotowani z Wyspiańskiego. Ja mogłem pisać o Wyspiańskim. I głupi zacząłem pisać. Maturę o Wyspiańskim. Pisać maturę o Wyspiańskim. No widzisz, ja powinienem. Maturę może pisałem, już nie wiem, ale egzamin wstępny powinienem pisać o Wyspiańskim. A ja zacząłem sobie przypominać,
o tym, co Mikołaj mi mówił, jaką on chciałby rolę zagrać i dlaczego. Nie mając pojęcia o Beaumarchais, nie wiedząc, co to jest, nie czytając Wesela Figara i w ogóle nie mając ochoty zagrać żadnej roli. No więc jaka głupota z tego musiała wyjść. No. Poza tym nigdy nie byłem asem, jeżeli chodzi o język rosyjski, bo z tego język rosyjski też ledwo zdałem. No i w konsekwencji spadłem na dwa miejsca pod kreską i dostałem się dopiero na miejsca rektorskie. Czyli jak wróciłem do tej mojej alwerni, akurat była gazyfikacja wtedy i potrzebni byli chłopaki były potrzebne do kopania rowów w gazobudowie. No to ja się zgłosiłem, bo nie miałem co robić i zacząłem kopać te rowy i nagle zacząłem zarabiać więcej od moich rodziców. Ojciec po wyższych studiach, mama nauczycielka, która pracowała seminarium nauczycielskie przedwojenne, skończyła u sióstr Klarysek w Krakowie, ale pracowała w zupełnie innym zawodzie. Ojciec historyk, który pracował też w innym zawodzie. I ja nagle zacząłem zarabiać pieniądze. Ludzie codziennie, jak wykopaliśmy te rowy, to nas gościli, to kolacyjka, to proszę piwko, to tutaj coś mocniejszego. Ja nagle, przecież jaki piękny świat. Widzisz, jak hartowała się stal? Nic mnie nie męczyło mnie to kopanie rowów. I jak pamiętam, akurat dochodziliśmy z rowem już kompletnie do klasztoru w Alwerni, dokopywaliśmy ten rów. I wtedy przybiegł Mikołaj, to był wrzesień, połowa września. Andrzej, wiadomość, dostałeś się do szkoły teatralnej. Tak? Odkładaj łopatę. Ja rzuciłem tę łopatę i pobiegłem. Ale jak biegłem, to sobie pomyślałem, nie wiem, czy jestem tak zadowolony, że się dostałem do szkoły teatralnej, bo w tej gazobudowie było mi całkiem dobrze. Ale patrz, ile musi się stać różnych takich zakrętów i zakręcików, żeby kiedyś być tym Fertkiem, bo to gdzieś tam się wszystko zbiera. Ale ja bym podsumowała tą twoją nagłą przemianę, bo twój brat mówi o tobie, że ty w szkole teatralnej przez tych 5 lat, to było 5 lat? Że Andrzej był szaleństwem. I mówił to z zachwytem w głosie. No bo ale on na nie czym był, to bo twoje? On nie był szaleństwem, bo Mikołaj jest 5 lat starszy ode mnie. No właściwie rocznikowo 6, ale szczerze mówiąc, no to tak jakby 5. On nie był szaleństwem, bo on był. On zawsze chciał być aktorem. On kończył liceum nie w Chrzanowie, tylko w Wadowicach. To liceum, które kończył Jan Paweł II, Emil Zygadłowicz. Tam było kółko dramatyczne, gdzie wystawiali różne spektakle. Grał między innymi Kirkora w Balladynie. I on chciał być aktorem. On wiedział, że on chce być aktorem. Nie dostał się za pierwszym razem, dostał się za drugim razem. I on był... On chciał, wobec tego ćwiczył, wobec tego był pilnym studentem, był, szaleństwo? A moje szaleństwo polegało na tym, że ja z tego dobrego domu z Alwerni, tego inteligenckiego domu, nagle hulaj dusza, piekła nie ma. Ja mając 17 lat i legitymację studencką, wchodziłem do lokali nocnych, no bo jak mówili, ty mały, ale ty nie masz 18 lat, no co, jak nie mam, jak... Proszę, studencka legitymacja, a tam nie było roku urodzenia. No, student musi mieć 18 lat, prawda? Dowodu jeszcze nie miałem. No więc cały Kraków mój, no dziewczyny, nagle spadło to na mnie, ta wolność. A ty podobno podrywałeś na Marka Grechutę. Wiesz co, ja byłem, to nie wiem jak Marek teraz, no, tak się patrzę teraz na siebie, nie wiem jak Marek by teraz wyglądał, gdyby żył. Aha, bo ty nie to, że śpiewałeś Marka Grechutę, tylko mówiłeś, że jesteś Markiem Grechutą? Nie, ja ci powiem jak to było. Ja byłem rzeczywiście podobny do Grechuty w czasach, kiedy Grechuta startował ze swoimi piosenkami. Marek był starszy ode mnie. Ja w szkole, w liceum, to wtedy już zaczęło się, że miałem czym imponować. Dawałem autografy jako Marek Grechuta, wiedząc, dziewczyny wiedziały, że jestem Andrzej Grabowski. Ale chciały? Chciały, bo naprawdę byłem podobny do Marka wtedy. Taki amorek, taki jakiś z skręconymi włoskami. I jeszcze na dodatek na maturę, no wtedy szyło się garnitury. Więc rodzice kupili materiał, ja poszedłem do pana Krawca, Kramarz się nazywał, pan Krawiec, i zażyczyłem sobie takiego jak ma Grechuta, czyli wcięty, dwurzędowy, z szerokimi klapami,
taki ten. I wchodzisz na studniówkę wcześniej? Proszę? Na studniówkę wcześniej miałeś już ten garnitur? Nie, na studniówkę nie, dopiero na maturę miałem. Na studniówce, pamiętam, wtedy królowała piosenka Owlad i Owlada. To bardzo fajna piosenka. Bardzo fajna piosenka. W 10 klasie wszyscy krzyczeliśmy i śpiewaliśmy Dziwny jest ten świat Niemena, bo wtedy on to zaśpiewał. No nie mówię, że czerwonych gitarach. No tak, no i ten Grechuta, tak? No i ten Grechuta. I pamiętam, że Mikołaj zdawał, ja zdawałem rano, albo Mikołaj bronił pracę magisterską rano w moim garniturze, a ja wieczorem w moim garniturze zdawałem egzamin do szkoły teatralnej. Mikołaj twierdził, że byłem szalony, no bo byłem, nagle wyzwoliłem się. Nie, że byłeś szaleństwem. Że byłem szaleństwem, no obojętne jak nazwać, no byłem szaleństwem, no takim małym. No małym już nie. Małym już może nie, ale też jeszcze rosłem przecież, bo jak zaczynałem, pamiętam, byłem niższy od kolegów, a jak kończyłem studia i teraz jak ich spotykam, to jestem o tyle wyższy. No ale a te 30 butelek rozbitych o ścianę? Kiedyś to powiedziałem i to będzie mi wypominane. Ale to jest prawda czy nieprawda? Prawda. Prawda, zresztą za to zostałem. Ale marnotrawstwo, bo były pełne, czy. Nie, no puste? Jakże mógłbym to zmarnować? Szaleństwo to szaleństwo. No, szaleństwo to szaleństwo. Nie, no kiedyś rzeczywiście rozbiłem butelki spod łóżka, które były tam zbierane przez pół roku czy rok. Będąc też również po butelce o ścianę, bo jak uderzyłem jedną, to też taka mała dziurka zrobiła, no to próbowałem celować, no i tak się duża dziura zrobiła. Na tej ścianie i wtedy zostałem relegowany za wybryki chuligańskie, jak było powiedziane, z akademika i na prośbę i poręczenie Mikołaja, który był asystentem. Słuchaj, to ten twój brat Mikołaj to twój anioł stróż. Anioł stróż. Anioł stróż. Zostałem przyjęty do akademika, no i tylko bez prawa opuszczania akademika nocą. To wtedy jak po pasku się spuszczałeś, który się urwał, tak? Tak. Ale przeżyłeś. Przeżyłem, to, bo ja jako najmłodszy, no wiesz jak się traktuje najmłodszych, to skocz po papierosy, skocz po piwo i tak dalej, a ponieważ no właśnie jako najmłodszy, no to zostałem w nocy wysyłany do różnych, no co tu dużo gadać? Do Melin. Do Melin, gdzie można było kupić alkohol. Meliniarze krakowscy mnie znali, no bo przychodziłem tam, więc byłem dopuszczany do zakupu. I pamiętam, że jak już nie mogłem wychodzić z akademika, to jakaś impreza była w akademiku i mnie poprosili, ty Andrzej, skocz może, bo ty znasz, wiesz gdzie. Ja mówię, nie mogę wychodzić, bo przed chwileczką przyszedłem, nie mogę, bo jest noc. No to jeden Marian, kolega, mówi, ja mam taki pasek amerykański, to ja cię spuszczę na tym pasku. Z pierwszego piętra? Z pierwszego piętra i jak to wysokie piętro, to stare budownictwo. I jak już ciężar ciała był po stronie poza oknem, to ten pasek się urwał. I ja w tej pozycji embriona takiego spadłem. Na szczęście tam była taka klapa duża metalowa, bo tam jak węgiel przywożono, to te klapy otwierały i tam się z tej fury ten węgiel zrzucało. Ja na to spadłem na tą klapę. Huk był taki, że pół Krakowa chyba obudziłem. I wyskoczyła portierka z akademika. Pamiętam, mówi, co pan tu robi? I ja mówię, wracam do akademika. Na co on mówi, jak to pan wraca? 25 minut pan temu przyszedł. No więc. Ale ponieważ myślała, że jesteś Markiem Grechutą, w sumie to. Myślała, to że też jestem Markiem Grechutą. No, tak. Teraz mi się przypomniała też taka scena z twojego dzieciństwa, jak chodziłeś z karteczką od mamy, prawda? Proszę mojemu synowi sprzedać ćwiartkę wódki. No ale patrz, jakie były czasy. Mama napisała, w sklepie wódkę dali. No. W gospodzie. Gospodzie. W gospodzie ludowej. Nie, bo tam często u nas w domu grano w brydża. Przychodziła pani doktorowa z mężem, mama z ojcem, jeszcze wujek przychodził, pani kierowniczka szkoły przychodziła i grali w brydża. No i czasami mówili, ach, napilibyśmy się ajer koniaku. No to mama wypisała, proszę sprzedać mojemu synowi Andrzejowi ćwiartkę wódki. Ja z tą karteczką szedłem do gospody i rzeczywiście sprzedawała mi ćwiartkę wódki. Ja przychodziłem, no i rodzice robili tam ten ajer koniak, jajka, cukier waniliowy. No i ten ajer koniak robili, no bo i tam sobie przy tym brydżu ten ajer koniak popijali. No i stąd te karteczki. Ja zresztą muszę ci powiedzieć, że jak byłem mały, to mówiłem o sobie w rodzaju żeńskim.
Pamiętam, jak u Andrzejka? U pani Rychłowskiej pamiętam, jak się, bo tam do pani Rychłowskiej się po ogórki kiszą nachodziło. I pamiętam, że raz przyszedłem, to mi opowiadano później, że przyszedłem i powiedziałem, ja chciałam ogórka i koniac. Koniac też w liczbie, bo może E nie mówiłem. Bo nie mówiłem, bo ja chciałem i koniac zamiast koniec. Różnie tam. No. Oj Boże drogi, dobra, jakie to szczęśliwe dzieciństwo. No ale czyje dzieciństwo nie jest szczęśliwe? Chyba takich dzieci, które żyją w jakichś patologicznych rodzinach, a moja rodzina była fantastyczna. To szczęście, świetna, bo to jest trampolina, od której człowiek się odbija. Teraz ty palcem, nie patrzysz. Dobra. To ja muszę zrobić taki skrót. Potem zagrałeś więcej. Kiedy dostałeś pierwszy raz w tyłek pod hasłem konkurencja, ktoś jest lepszy, ma lepsze dojścia? Natychmiast po skończeniu szkoły teatralnej. Ja kończyłem z Jurkiem Kryszakiem, z Jankiem Prochyrą, Renatą Kretówną między innymi i Janusz Świerczyński. I piątka nasza, właśnie ci, których wymieniłem, została zaangażowana do Teatru Słowackiego w Krakowie przez Jerzego Krasowskiego i Krystynę Skuszankę. I ja wiedziałem, że albo zacznie grać Jurek Kryszak, albo zacznę grać ja, bo mieliśmy podobne warunki i graliśmy w szkole teatralnej, mniej więcej dublowaliśmy się w tych rolach. No i zaczął grać Jurek. I jeszcze było, pamiętam, że ogłoszono, że wejdą ułani Rymkiewicza, gdzie ja przeczytałem tych ułanów. I zobaczyłem, że tam jest rola dla mnie, porucznik. I prawie, że się nie nauczyłem na pamięć, ponieważ nie wiem dlaczego, pomyślałem sobie, ja na pewno zagram tego porucznika. No i nagle wisi obsada, kto gra porucznika? Jerzy Kryszak. Bolało? Nie wiem, czy bolało, ale wtedy sobie myślałem, ja nie mam co tutaj szukać w tym teatrze. I poszedłem do Teatru do Tarnowa. Bardzo dobrze zrobiłem. Żeby to nie było to, że ja miałem pretensje do Jurka. Ja z Jurkiem się przyjaźniłem. Właśnie, z Jurkiem się przyjaźniłem. Nawet wynajmowaliśmy jeden pokój na ulicy Ostatniej w Krakowie u pani, nie pamiętam jej imienia. Jeden pokój w jej mieszkaniu i razem mieszkaliśmy w tym pokoju przez pół roku może. No bo oszczędność. Więc nie mam żadnej pretensji do Jurka. Tylko, że poszedłem do Tarnowa. Bardzo dobrze zrobiłem, bo tam zacząłem grać wszystko. I te role, które powinienem grać i tych, których nie powinienem grać. Wobec tego nauczyłem się bardzo dużo na tych rolach, które nie powinienem grać, które zawaliłem. Bo jak człowiek zagra dobrze, to nawet nie analizuje, czemu on zagrał. To bierze no, jak dobrze, swoje, no, prawda? No właśnie. A jak źle, to zaczyna myśleć, czemu tak się stało. A propos źle, jest taka anegdota dotycząca naszego wspólnego znajomego, Sylwestra Chęcińskiego, świętej pamięci, ty masz z nim taką anegdotę, to był pierwszy raz, też się nauczyłeś, tak? Tak, to było tak w ten sposób, że Sylwek, wtedy pan Sylwester, ale no w końcu bardzo się zaprzyjaźniłem z Sylwestrem, zaprosił mnie do takiego teatru telewizji, który realizował, nie wiem, w 90 którymś roku, na początku 90 lat, Głośna sprawa. Tam był taki duży epizod, postać Bobas. Ja takich Bobasów to grywałem dużo wtedy, bo takich, no to myślałem, te łatwe, co tam przyjadę, no i zagram, no i przyjechałem, pamięć jeszcze była ta, że człowiek się nauczył szybko. Przyjechałem, zagraliśmy tego tak zwanego master shota, czyli ogólne ujęcie całej sceny, no i pan Sylwester wtedy mówi do mnie, no to panie Andrzeju, chce pan zobaczyć, jak pan zagrał? Ja nie lubię siebie oglądać i do dzisiaj nie chodzę i nie oglądam tych scen, które zagrałem. No ale Sylwester Chęciński mi to prawdopodobnie nie mogę odmówić, więc mówię, no tak. No i poszliśmy do tego telewizora, no i oglądam tę scenę, no i Sylwek mi się pyta, no i co panie Andrzeju, podobało się panu, jak pan zagrał? Na co ja mówię, nie. Na co on powiedział, to po co pan tak zagrał? Kolejna lekcja. Genialna odpowiedź. Po co pan tak zagrał? Po co pan źle zagrał? I powtarzaliście, potem no, zagrałeś inaczej? No, już wiedziałeś po co? Wiesz co, no, ja nie wiem, czy zagrałem inaczej, ale powtarzaliśmy, dopóki Sylwek był zresztą
mistrzem dubli, no, czasem 20, 25, 30 dubli. Ja mu już później, jak się przyjaźnili, mówiłem: Sylwek, nie rób tyle dubli, i tak weźmiesz pierwszego, drugiego albo trzeciego. Mówi: bardzo możliwe, że tak wezmę, ale chcę sprawdzić, czy da się z tego coś zrobić więcej. Andrzej, a powiedz mi, czy ty się zgadzasz z tym, że postać Kargula i Pawlaka to w jakimś sensie protoplaści twojego ulubionego bohatera Fertka, a pomiędzy nimi jeszcze był turecki Gajosa? Wiesz co, ja nigdy tak o tym nie myślałem. Ja jeżeli myślałem o jakimś właśnie protoplaście, to było to... Myśmy grali w Teatrze 100. Była premiera świetna, zresztą wygraliśmy tak wiele nagród tym spektaklem w reżyserii Mikołaja. Uh-huh. Jego zasługa. Opis obyczajów. Uh-huh. Księdza Kitowicza. I tam był hit hitów. I tam było wszystko o Polakach. Bo były zwyczaje i zakonne, i kościelne, i zwyczaje świeckie, i szlacheckie, i nieszlacheckie. I ja tego Fertka, no może bez tej świadomości takiej, ale ja budowałem właśnie w oparciu o ten opis obyczajów. Mm-hmm. I ci kiepscy są opisem obyczajów, tylko że Polski nie XVII-wiecznej, jak u księdza Kitowicza, tylko obecnej. No to tak jak ktoś kiedyś napisał, z czym ja się do końca nie zgadzam, ale mm-hmm. lubię to cytować, że kiepscy są lepsi niż całe kino moralnego niepokoju. Więcej mówią o Polsce niż kino moralnego niepokoju. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Niemniej lubię to cytować. Bo rzeczywiście tak jest, no bo przecież myśmy tych kiepskich nakręcili, nie wiem, około 600 odcinków. Pewnie już nie będziemy kręcić, ale tego nie wiem, bo oficjalnej decyzji nie ma. Z czego może 100 jest bardzo dobrych odcinków, ze 200 jest może takich sobie, jest dobrych. Te 100 jest naprawdę świetnych odcinków, wiele mówiących, ze 200 jest no dobrych. Następne 200 jest no takich sobie, a ze 100 jest po prostu niedobrych. A powiedz, Andrzej, kiedy na planie, kiedy, ile ty już zagrałeś, tak możemy nawet powiedzieć, no tam nie wiem, 50 ról filmowych, teatralnych, kiedy na krześle twoim na planie stanęło krzesło z napisem Grabowski? To ja sobie zażyczyłem. Tak, ja wiem, ale kiedy to się stało? To było przed tym, jak przyjąłeś propozycję zagrania Fertka? Ale skąd? No przecież byłem... Ja nie narzekam, nie chcę powiedzieć, że... Znaczy, byłem no, nikim w świecie filmowym. Ja owszem, dosyć dużo nagród teatralnych dostawałem i miałem tych nagród. A to nie wystarczyło, żeby być szanowanym aktorem w środowisku? Wiesz co? Filmowcy niekoniecznie chodzą do teatru. Mhm. Ja nie chcę powiedzieć... Nie, no ale powiedziałeś, no nie chodzą, ale no zostałeś wtedy zblatowany, prawda? Ja pierwszą dużą rolę filmową zagrałem u Felka Falka w filmie Kapitał, czyli Jak w Polsce zrobić pieniądze. Mhm. Z Piotrkiem Machalicą, świętej pamięci. Gabrysią Kownacką, świętej pamięci. Leon Pietraszak, no żyje. I to była pierwsza moja większa rola. To nie była główna rola. Główną grał Piotrek Machalica i Gabrysia. Ale znacząca bardzo rola kolegi. I wtedy przyszła ta... Nic nie przyszło. Okej, okay, ale dostałeś propozycję Fertka i zrobiło... Jeszcze nie. Jeszcze ale nie. Wiesz, zrobił... A kiedy? Jeszcze ile minęło? Tak musimy czasowo tylko... Minęło czasowo od tamtego... 10 lat. Czyli to był jakiś akt trochę desperacji, że przyjąłeś tą rolę wtedy, takiej zawodowej, że coś trzeba robić, że trzeba zarabiać pieniądze? Wiesz co, w międzyczasie, bo to muszę o tym powiedzieć, była Boża Podszewka. Mhm. Boża Podszewka, którą to rolę w Bożej Podszewce u Cywińskiej Izy, główna rola męska, ojca rodu. Kresy. Tak, Kresy. Dostałem po spektaklu telewizyjnym, gdzie ja, dziwiąc się, dostałem w reżyserii, bardzo mu za to dziękuję, też niestety świętej pamięci, Krzysiek Nazar, w
wyreżyserował Sen Srebrny Salomei. W bardzo gwiazdowskiej obsadzie. Daniel z Paryża przyjeżdżał, grał tam regimentarza, Jurek Radziwiłowicz, Jurek Trela, Olo Łukaszewicz. I nagle ja dostałem jedną z bardzo znaczących ról Gluszczyńskiego. Zapiekły szlachcic, który... I nagle rzeczywiście tę rolę zagrałem chyba na tyle dobrze, że Iza, która szukała właśnie wtedy do zagrania roli tego Andrzeja Jurewicza, aktora, powiedziała, o ten, i natychmiast do mnie zadzwoniła, mimo że w planach byli inni, znani bardzo, nie chcę mówić kto, zadzwoniła do mnie, żebym przyjechał i spotkałem się w kawiarni i ona mi zaproponowała tę rolę, bez castingu, bez niczego i zagrałem tę rolę. Z tego, mimo że to był bardzo dobry serial, jak ja teraz na to patrzę, też niewiele wyniknęło dla mnie. Spektakl w 96-97 roku, serial był emitowany przez 14 niedziel, czy te sobót, obojętne. Niewiele z tego wyniknęło. I nagle dostałem rolę Ferdynanda, czyli nie Ferdynanda, tylko Ludwika. Bo tak, tak, bo tak to miało być zmienione. Miało być Ludwik. Ja to zmieniłem na Ferdynanda. Ale popatrz, rola taka kultowa, która w każdym normalnym kraju, pewnie też już tak jest w Polsce, chociaż ty tego nie chcesz przyjąć do wiadomości, która jest wielkim sukcesem aktora, którego ta rola, to się dopiero dzisiaj okazało, nie przykryła czapką. Że nie zostałeś nawet jeśli są tacy ludzie, którzy pewnie nas oglądają, nie chodzą do teatru, nie chodzą na inne filmy, nie wiem, do kina, ale ten Ferdek jest dla nich postacią ważną, zabawną, jest częścią ich życia. Na mnie zrobiło niesamowite dwie rzeczy wrażenie, że musiały minąć 23 lata, czy 22, czy 20, że ty wreszcie mówisz, okej, byłem tym Ferdkiem, dobra, no już dajcie mi spokój, się z tym pogodziłem, tak? Nie obsuwa mnie to w jakichkolwiek klasyfikacjach aktorskich. A drugie, jak czytałam gdzieś, że ty jak dostałeś scenariusz, którego nie znałeś i pojechałeś z tym scenariuszem do domu i przeczytałeś pierwsze zdania, to ci się niedobrze zrobiło, że ty tu Sen Srebrny Salomei, a ty będziesz mówił na przykład jaką kwestię? No to, wiesz co, te kwestie te takie typowe dla Ferdka, to nie tylko moje, ale i to, co to tam, to myśmy wprowadzili. To, że ja kurde mówiłem, że ten taki język dosyć specyficzny, że mam pomysły, a prawda i tak dalej, kompletnie niegramatyczne, to myśmy tworzyli. To nie było napisane w scenariuszu. Później było już pisane, bo później scenarzyści podłapali to i bardzo dobrze zaczęli nam sugerować, jak mamy to grać. Czasami zmienialiśmy te teksty, czasami właśnie mówiliśmy. Oczywiście, jak ja dostałem te trzy odcinki, przeczytałem to, pomyślałem sobie, nie, to nie ma szans na to, żeby to było kręcone dalej, a ponieważ ja uprawiam zawód aktora i to jest mój zawód, a nie moje hobby, jak często powtarzam. I widzi mi się. I widzi mi się, no z tego jadę. No, w końcu taka jest moja praca, ja z tego żyję, prawda? I pojechałem nagrać te trzy odcinki, będąc pewien, że nic z tego nie wyjdzie dalej. Zresztą nie ja, miałem przede wszystkim jeszcze kilku aktorów. Ale mówisz, że znane nazwiska, tak? Oni odrzucili, tak? Odrzucili ten. Tak. W każdym razie, no ja to przyjąłem, zmieniłem imię głównego bohatera z Ludwik na Ferdynand, bo zanim ktoś do mnie powiedział Ludwiku, to sobie zacząłem myśleć, jak ten mój dziadek, bo tam mój portret wisi w tym, stałem koło tego portretu, mojego zresztą z jakiejś sztuki telewizyjnej, z wąsami tak podkręconymi na środku przedziałek, jeszcze było co rozgarniać. I pomyślałem, jak ten kiepski mógł mieć na imię, pomyślałem Ferdynand. Myślałem, Boże drogi, był Ferdynand wspaniały, może teraz będzie Ferdynand kiepski. I pobiegłem do Okiła, któremu było to obojętne, bo on ledwo co polski znał, nawet i tak bardzo się narodził. Mało. I mówię, Okił, ja chcę być Ferdynand, a nie Ludwik. On mówi, świetnie. Na co poparł mnie Rysiek Kotys, mówi, dobrze, to bo ja będę do ciebie mówił panie Pierdku na przykład, zamiast panie Ferdku. Ale tam świetni aktorzy, no Kotys, Feldman, no. Gnatowski, prawda, no to po prostu perełki. Ale wiesz, jaki wszystko... ostracyzm nas spotkał no, wiem, przez a pierwsze. To nie był trochę rodzaj hejtu, że aktorzy, mówisz, przechodzili na drugą stronę, albo mówili ci kiepski dzień, panie Andrzeju, żartowali, ale to jest po prostu niewyobrażalne.
Wiesz co, ja pamiętam jak na początku Kiepskich, to było chyba 2000 rok, zagrałem z castingu zresztą Ewandrzejewska świętej pamięci, kobieta od castingu w filmie, zaprosił mnie: Andrzej, przyjedź, bo będzie Jurek Bogajewicz, reżyser, no Polak, ale z Ameryki, będzie tu kręcił film Mira Maxu, to jest wielka hollywoodzka produkcja. Będzie z Willemem, z Willemem Dafoe, z Halem Jolaima Spondem. Mówi: przyjedź, znasz trochę angielski, no to przyjedź. Ja mówi: wiesz co, to za stary jesteś do tej roli, ale przyjedź, to sobie poznasz Jurka Bogajewicza. Widzisz, zawsze można być za starym. No, bez względu na tyle ma się lat. I przyjechałem, no i dostałem tę rolę. Film powstał, bardzo dobry zresztą. W Gdyni byliśmy zaproszeni do Gdyni. Tam jakąś nagrodę w Gdyni dostał. I pamiętam na konferencji prasowej siedzimy Jurek Bogajewicz, kilku jeszcze, no i między innymi ja. I pod koniec tej konferencji jedna z dziennikarek mówi: panie Jurku, jak pan mógł aktora, który gra Ferdynanda Kiepskiego w sitcomie ohydnym, obsadzić w tak dobrym filmie? Fajnie się poczułeś, co? Bo poczułem się, no fajnie, prawda? Jurek wtedy pięknie powiedział. Jurek powiedział: wie pani co, to jest właśnie Polska. Mówi: pan Andrzej Grabowski jakby w Ameryce był tak popularny jak tutaj, to by na plan przyjeżdżał, przylatywał swoim własnym helikopterem. A powiedz, a to było tak, że Warszawka była inna od tak zwanego Krakówka? Czy to było ten ostracyzm i że co on gra, takiego ofertka, jak to w ogóle, takiego prymitywa, tak? Wiesz co, to było... ostracyzm był i w Krakówku, i w Warszawce. Mm-hmm. Ja pamiętam taki pierwszy mój kontakt z owym ostracyzmem, jak po premierze przechodziłem sobie Rynkiem Krakowskim i taki znany aktor krakowski, jak mnie zobaczył z daleka, krzyknął: widziałem, kolego, widziałem, w takim gównie grasz. Mhm. Ja tak pokiwałem głową, na co on mówi: wiesz co, kolego Andrzeju, ja bym odmówił. Mhm. Mnie wtedy bardzo do głowy wpadła dobra riposta i powiedziałem: a zaproponował ci ktoś? Mhm. Na co on mówi: no nie. Mhm. Ja mówię: to jak ci zaproponują, to sobie to przemyśl. Ale najpierw dostań propozycję, potem ją dopiero... Ale czy ty się zastanawiałeś, skąd to się wzięło? No o co tu chodziło? Bo przecież to jest takie trochę, słuchaj, gogolowskie, z kogo się śmiejecie, siebie śmiejecie, że to jest o nas wszystkich. To nie jest tylko o tym tam trzecim piętrze, czy pierwszym piętrze, ja nie wiem, na jakim piętrze Kiepscy mieszkali. Tego nie wiem dokładnie, ale wiesz, że wielu ludzi takich mądrych, oczytanych, nie powiem, że z towarzystwa, ale takich mających swoje zdanie, ale uwielbiają Kiepskich. Ale też wiele osób z mądrych, oczytanych i wspaniałych, mówię na przykład o Wojtku Młynarskim, który był po prostu, powiedział: czas umierać, jak zobaczył. No i twój przyjaciel Jan Nowicki też się wtedy nie zachował. Po prostu, no. Ale Nowicki, pan tam podczas festiwalu jakiegoś filmowego przeprosił mnie wobec całej publiczności po jakimś tam czasie. Bo oczywiście opisywał w tych swoich felietonach, które pisał do Dziennika Polskiego w Krakowie, że, no, że po prostu wstyd. Ale bo? Skąd się to wzięło? Nie było w Polsce tego typu seriali, który by aż tak mocno epatował, no nie chcę powiedzieć, że epatuje chamstwem, ale myśmy tam przeklinali przecież do dzisiaj, jak kręciliśmy. Każda telewizja kasowała. Nie można było powiedzieć dupa, nie można powiedzieć gówno, nie można powiedzieć było ja pierdzielę i tak dalej. W Kiepskich myśmy to wszystko mówili i uchodziło to nam na sucho. Pierwsze te uderzenia Kiepskich były szokujące, że jak to można tak mówić, że to jest jakieś chamstwo. Przecież to jest propagowanie chamstwa, braku kultury. Jak tak Polak, tak? Jak to Polak, bo tak niegramatycznie mówią i jeszcze na dodatek wygląda, że to są prawdziwi ludzie, no, że to nie są aktorzy, bo czasem niektórzy... A wiesz, że nawet ktoś dzisiaj napisał na czacie, że to będzie dzisiaj spotkanie Halinki z Ferdkiem. Ja się uśmiechnęłam.
No jest... to ja się też uśmiecham do tego. No właśnie. I teraz jest taki punkt, to jest naprawdę gong, taki punkt zwrotny. Jak ci się to udało? Jak ci się udało, że właściwie dokonałeś rzeczy niemożliwej? Stworzyłeś postać, mówię o postaci, bo to też się powtarza, takie przeciwstawienie, oprócz wielu ról, bo grałeś i u Holland, i w Teatrze u Wajdy, i u Smarzowskiego, i u Julka Machulskiego, który tu zresztą będzie 19 maja, no i wiadomo, u Wegi, tak? Mnóstwo tego jest, świetnych ról, mocnych, z charakterem, chociaż wszędzie jest Grabowski, ale odbierz to jako komplement. Odbierz to jako... Zawsze, tak. Holubek, pamiętasz? Tak, ale wszędzie był Holubek. Wiem. Kimilsbach, wszędzie był Holubek. Ale Holubek był dworski. Ty... A ja gram różnie. A ty grasz różnie. I nagle tworzysz postać Goebbelsa i ten twój, bo ty mówisz, że to był twój myk, że ogoliłeś głowę na łyso, żeby być inny, ale nigdy tego nie powiedziałeś, a może ci to nie przyszło do głowy, to ja ci teraz to powiem, że... Wiesz, kogo ty mi przypominasz właśnie w Łysy Goebbels? Marlona Brando z czasów apokalipsy. Bardzo ci dziękuję. A przypomnij sobie, jak on wyglądał. Tak, pamiętam. Właśnie tak. Tak. No pamiętam, no gruby był tak. Nawet, tak z taką mrocznością, tak. No, pięknie ci za to dziękuję. Wiesz co, to rzeczywiście punktem zwrotnym u mnie to był ten Goebbels. Mhm. Ponieważ ja w pewnym momencie zacząłem bać się, że ja do końca życia zostanę tym Fredkiem. Bo żadnych propozycji, nikt nic do mnie nie, ode mnie nie chce. Mało. Ale rozumiem, że bać się nie finansowo, tylko nie też finansowo. Jako swoją misję, pasję, tak? Bycie aktorem. Ojciec Olbiego, dramaturga amerykańskiego, który był aktorem, do końca życia grał hrabiego Monte Cristo. Tylko że hrabia Monte Cristo to jest hrabia Monte Cristo, a Ferdynand Kiepski to Ferdynand Kiepski. Wolałbym jednak, żebym był kojarzony z hrabią Monte Cristo niż z Ferdynandem Kiepskim. Mówię o ulicy. Przede wszystkim, nie o mojej świadomości i o tym, co ja odczuwam, tylko o ulicy, jak jest traktowany Ferdek Kiepski, a jak traktowany byłby aktor grający hrabiego Monte Cristo. To zupełnie są dwie różne rzeczy, są kupę przygód z tym związanych miałem, z tym właśnie traktowaniem mnie jako Ferdka. I wtedy, po szczycie popularności Kiepskich, ja dostałem propozycję od Patryka Wegi, kompletnie nieznanego młodego faceta, który nie ukończył szkoły filmowej, tylko socjologię, żebym zagrał w takim filmie jego Pitbull. Ja to przeczytałem i się, Jezus Maria, to on mi coś takiego, skąd on, gdzie on znalazł we mnie coś takiego, że on chce, żebym ja zagrał tego Goebbelsa. No, przeczytałem, umówiłem się, przyjechałem do Warszawy, mieszkałem wtedy w Krakowie, byłem zachwycony, ale po miesiącu zadzwonił, że niestety producenci i recenzenci powiedzieli, że Grabowski ma gębę Ferdynanda i że on nie może tego zagrać. I on mówi, bardzo cię przepraszam, ale ja nie decyduję, tylko producenci. No i ja mówię, no a kto to ma zagrać? Znaczy on mi wymienił tu nazwisko aktora, który miał to zagrać. Ja mówię, no to tak jak on zagra, to ty wiesz, ten aktor wie i publiczność wie, jak on zagra, bo on same takie typy gra. Niestety, albo stety dla mnie, Patryk nie dostał pieniędzy na realizację i po 2 latach od tamtego momentu zgłosił się do mnie i mówi, Andrzej, nie gniewasz się na mnie, że ja wtedy nie tak. Ja mówię, no co mam się gniewać, że to nie ty decydowałeś. Bo tamten nie będzie grał, bo nie będzie grał. Drugi raz ci proponuję. I ja rzeczywiście wtedy tę rolę, no wiadomo, że przyjąłem. No i zacząłem myśleć, co tu zrobić z tą rolą. Bo myślę, no przede wszystkim to, że mentalnie muszę być inny niż Ferdek, a to było rozpęd, 8 milionów ludzi oglądało codziennie tych Kiepskich. Muszę być inny niż Ferdek mentalnie. No, żeby ludzie jednak cię zobaczą, żeby nie zaczęli się śmiać, że wszedł Ferdek. Ale nie mogę kojarzyć się również fizycznie z tym Ferdkiem. Więc no, co było radykalnym cięciem, czyli ogolić się, ogolić włosy i łysy. Ja dzień przed pierwszym klapsem w Pitbullu ogoliłem się na łyso, to znaczy ogolono mnie na łyso, ogoliłem wąsy. Jak się popatrzyłem do lustra, ja wiedziałem, jak ja chcę zagrać tego Goebbelsa. Bo ci nie mówił Patryk, tak? Patryk ci nie mówił, jak masz grać, tylko... Wiesz co, no, mówił, nie mówił. No, ja...
okropnie się tego bałem, bo to było rzucenie na głęboką wodę w przeciwnym pod prąd, no bo ja z prądem szedłem jako Ferdek, a tutaj jako Goebbels rzuciłem się pod prąd, jak ten pstrąg do złożenia ikry, prawda? Więc to było wielkie ryzyko. Silny ty jesteś w ogóle psychicznie. Bo to nie była desperacja, prawda? Ja się to nie boję wyzwań. Ja stąd tak wiele rzeczy w tym, że zacząłem, ja, który nie mam głosu, zacząłem śpiewać nagle. Ale nie tańczysz. No nie tańczę, nie tańczę, ale za to jestem wybitnym znawcą. Andrzej, mam takie pytanie do ciebie, bo trochę żeśmy przekroczyli czas, ale ja nie chciałabym tej pierwszej części, jeśli pogadamy jeszcze trochę. Na tej pierwszej części, bo wiem, że już ktoś czeka, więc proszę o cierpliwość, bo jeszcze parę wątków, nie wiem, kiedy tu będziesz, to chciałabym z tobą. No i pojawił się ten Goebbels, prawda? I teraz zobacz, też mówię o młodych ludziach. Młodzi ludzie ci uwierzyli, że ty jesteś tą postacią, kimś silnym, mrocznym, ale ciekawym, sprawiedliwym. Sprawiedliwym, tak. Wiesz, ten film z roku 2005 był bardzo dobrym filmem, a jeszcze lepszym od tego bardzo dobrego filmu był serial Pitbull. Serial Patryk, to jest zasługa i Patryka, i aktorów, no tam świetny, Janusz Gajos, Krzysiek Stroiński, Rafał Mor, świetne role, później Królikowski Paweł przecież doszedł do nas już w serialu. Patryk pisał scenariusze do tych odcinków i do filmu, korzystając ze swoich własnych doświadczeń, bo on kręcił wcześniej tak zwane prawdziwe psy. To jest dokumentalny serial o pracy policji. Ja mówię, a czemu ty chcesz kręcić film fabularny? Ja się czasem wypytuję reżyserów, dlaczego mnie obsadzili, co oni we mnie widzą, bo to ważne jest. I on mówi, wiesz co, ja kręciłem te prawdziwe psy i się tyle naoglądałem, że gdybym ja chciał pokazać wszystko, co ja nagrałem w tych prawdziwych psach, to ci policjanci poszliby do więzienia za metody, które stosowali. Które doprowadzały ich do celu. A w fabule ja mogę to pokazać. Stąd przecież scena, kiedy Janusz Gajos telefonem, kolbką wytwarza tam się prąd i podłączone jest do genitaliów gołego faceta Ormianina, który siedzi. Że później te ja z tym gołym Ormianinem gonię naokoło tego. Później, że z Januszem, z Ormianinem w bagażniku, no nie było tam Ormianina, ale jeździmy przez parę gołym, jeździmy po Warszawie przez parę godzin, żeby zmęczyć faceta, żeby się przyznał. Bo mówi, jak przekażemy go prokuratorowi, to dostanie adwokata. Nic się nie dowiemy. Więc tam były rzeczywiście te metody tych policjantów w fabule pokazane. One były rzekomo prawdziwe. Prawdziwe były opowiadania, fabuła odcinków seriali. Odcinek, kiedy ja prowadziłem to śledztwo jako Goebbels, kiedy przysłuchiwałem matkę dziecka, która to matka razem z konkubentem utopili w Wiśle. No straszne, i to jest prawda. Więc on, znając to, pisząc ten scenariusz, to było coś, co ja pamiętam, że Warchulska, która grała tę matkę, on, kręciliśmy ten odcinek, nie wiem, przez 4 czy 5 dni i ona cały czas płakała. Cały czas była tak roztrzęsiona, tym bardziej, że kręciliśmy w prawdziwym prosektorium, kiedy, wiesz, to sceny. A powiedz, bo to był jednak tu rola tak, takie może naiwne pytanie, ale chcę je mimo wszystko zadać, czy jak aktor jest sam w domu i przechodzi koło lustra, to jest poważne pytanie, to jak patrzyłeś na siebie przez tam ileś lat, przechodziłeś i widziałeś w sobie postać, którą grasz, że nie to, że ty jesteś Ferdkiem, tylko jakiś sposób bycia, zachowania takiego, który już widziałeś, za chwilę jedziesz na plan, to sobie ćwiczyłeś przed lustrem, jak to zrobisz, a potem byłeś już Goebbelsem, co było ci łatwiej. Nie, nigdy nie patrzyłem się na siebie do lustra, tak jak nigdy nie patrzę się
na te sceny, które nagrywam. No teraz wiadomo, że... U Chęcińskiego raz. U Chęcińskiego, ale zmuszony przez Chęcińskiego, żeby siebie zobaczyć. Ja zawsze odmawiam oglądania tego, co nakręciłem. I do lustra w ogóle nie znoszę się patrzeć. Nie wiem, ja nie mam dobrego mniemania o sobie w ogóle, a o swoim fizys tym bardziej. Bo wy mężczyźni, to powiem tak ogólnie, nie dotyczy to tylko aktorów, macie taki jeden problem, że a chcecie się podobać kobietom, prawda? No, że wy nie bierzecie tego pod uwagę, że kobietom najbardziej podoba się to, co macie tu. No właśnie, stąd te daty urodzenia i tak dalej, a nie tak naprawdę... Nie mają znaczenia, mówisz, no? No nie, no nie, no wiesz, no jak się ma 150 lat, to może ma znaczenie, ale, ale tak to nie. I słuchaj, i wtedy po tym Goebbelsie, tak, otwiera się worek, tak, i zaczynasz grać, między innymi u Smarzowskiego. I chciałam się zapytać o taki, jedno słowo, alkohol. Alkohol. Grasz pod mocnym aniołem. Napisał to Jerzy Pilch. Mój kolega, mój przyjaciel. Tak. Też wiesz, to jest takie ty Alvernia, Janek Nowicki, Wisła, Janek Kowal, Pilch, Wisła. A Jurek Wisła. Tak. I ten alkohol, czy alkohol kiedykolwiek, ja nie wiem, że ci przeszkodził, ale był jakimś ostrzeżeniem w twoim życiu zawodowym, że tak pomyślałeś, muszę troszeczkę przyhamować, bo może być, wiesz... Tak, oczywiście, że tak. Nie, ja mam taką teorię, jeżeli chodzi o alkohol, że alkoholizm posiada się w genach. I jak się to uruchomi, że alkoholizm to jest gen. I że ja tego genu alkoholizmu nie posiadam, mimo że w życiu alkoholu wypiłem dosyć dużo. I nie zamierzam tutaj robić z siebie świętego, że ja nigdy tego nie robię. Spektakl przerwano w związku z tym, że byłem po alkoholu raz. Tak. No ale... Ale wiesz, to znaczy, że ja przerwano, czy ty przerwałeś? Ja ale poczekaj, Andrzej. No. Przerwano, czy ty przerwałeś? Przerwano. I to było w ten sposób, że ja mieszkałem wtedy, byłem bardzo młodym aktorem, ledwo co. Mieszkałem w teatrze i na próbie pierwszej, następnej sztuki reżyser przyniósł jakąś wódkę, jakieś coś. Wtedy się więcej piło, a w teatrach no, popijało się, na planach filmowych się popijało. Teraz tego w ogóle nie ma. I ja pamiętam po tej próbie, wypiliśmy dosyć tego alkoholu dużo i ja się położyłem spać i zasnąłem. I obudzono mnie, na szczęście mieszkałem w teatrze, na 10 minut przed spektaklem, który grałem w Małym Dworku Witkacego, Jędzarego Pasiukowskiego, grałem takiego walniętego poetę. I wypadłem z tego łóżka, przemyłem twarz i wpadłem, ubrałem się, wpadłem na scenę i tylko myślałem, jakie ja mam kwestie. I pomyślałem, no te kwestie mam, a teraz już skończyłem. No i taki spokojny sobie stoję, nagle cisza i aktorzy zaczynają schodzić ze sceny. No to ja myślałem, to co, ja będę sam stał? No to też zszedłem, wszedłem za kulisy i mówię do nich, kto ma mówić? Kto mówi? Na to? No ty! Przypomniałem sobie tę kwestię, wszedłem na pustą scenę i do nikogo odpowiedziałem to, co miałem odpowiedzieć. Za chwilę wszedł jeden z aktorów, starszy pan, zresztą były alkoholik, czy alkoholik, bo alkoholikiem się nie jest byłym, i powiedział, że spektakl się nie odbędzie, za chwilę przyjdzie dyrektor i powie czemu. Przyszedł dyrektor i oczywiście powiedział, że z powodu choroby aktora spektakl się nie odbędzie. I czy ty wiesz, że cała publiczność myślała, że to rozchorował się ten facet, który powiedział, ten starszy pan, a nie, że ja, cokolwiek tego. Bo ja grałem tam pieprzniętego, za przeproszeniem, pierdolniętego Jędzarego Pasiukowskiego, miałem jakieś takie dziwne gesty, więc to, że byłem, ja nie byłem totalnie pijany, byłem wstawiony. No. Czyli potwierdza się takie twoje zdanie, że cudne jest nudne, tak? Cudne że jest jak nudne, to taki jest... perfekcyjny byś tu siedział, to byłoby nudno. To byłoby nudno. Nie pije, cudne nie jest... pali. No tak, coś okropnego. Wiesz co, cudne jest nudne, to nie jest moje zdanie, to jest mojego przyjaciela, który napisał wszystkie teksty do jednej z moich płyty, zatytułowanej zresztą Cudne jest nudne, czyli Janek Wołek, czyli fantastyczny tekściarz, poeta, piosenkarz, no i malarz przede wszystkim. No ale podpisujesz się pod tym. Absolutnie. Zawsze musi być jakaś rysa. A co jest w sobie, Andrzeju, ale nie zbyj mnie proszę, co jest w tobie najgorsze według ciebie?
że nie potrafię, że czasem sobie myślę, o, zacznę się uczyć angielskiego. To jest feller, prawda, dla aktora? Że zacznę, ja tam w tym języku dogadam się w sklepie, na ulicy, wiesz, mało, grywałem też po angielsku przecież. Całego ostatniego Pitbulla zagrałem po angielsku. Cały jest Pitbull po angielsku zagrany. No ale zagrać jest co innego niż mówić, prawda, bo to jednak jest różnica. Że ja nie jestem, nie wytrzymuję w swoich postanowieniach. Że ja jestem facetem, który nie potrafi zaufać samemu sobie, jeżeli chodzi o postanowienia, o nie wiem, że ja przeczytam w końcu W poszukiwaniu straconego czasu Prusta. Nie przeczytałem. Że ja przeczytam w końcu Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Nie przeczytałem. To ta zła książka. Co? To ta zła książka. Zła książka. Nieciekawa. Po dwóch rozdziałach już jest nieciekawa bardzo. Tak. Nie wiadomo właśnie o czym, po co i dlaczego. No więc to taki sobie słomiany zapał. Słomiany zapał, tak? Mam, tak. Nigdy nie wytrzymywałem, jeździłem konno. O właśnie, chciałam powiedzieć, no jeździłeś konno, to było zaskoczenie dla mnie, ale to nie to, że wsiadłeś na konia i przejechałeś z wioski do wioski, przepraszam, czy z ulicy do ulicy. Może być z wioski do wioski, nie mam kompleksu. Tylko, no nie, bo myślałam o tej Awernii, ale jeździłeś konno, tak? Dobrze jeździłeś? Właśnie tak sobie. Właśnie przez to, że ja wszystkiego tak dotykałem, po czym się cofałem, bo mi się nie chciało, bo za dużo pracy, za dużo wysiłku. Wobec tego no siedzę na koniu. Zresztą ja na koniu usiadłem pierwszy raz w Nocach i Dniach. W 73 roku, kiedy potrzebowano jeźdźców do Nocy i Dni. I ja, student szkoły teatralnej, zgłosiłem się, nie mając pojęcia, nie siedząc nigdy na koniu, że ja, no co to jest jazda na koniu? No tu w prawo, tu w lewo, tu wygodnie nogi śniegu, a siedzi się w siodle jak w fotelu. Co to za problem? No tu pójdzie w prawo, tu pójdzie w lewo. No i zgłosiłem się, no niech szlak trafi. Koń mi uciekł i zrzucił tyle obelg, ile ja usłyszałem na swój temat od pułkownika Szyrko, który właśnie był opiekunem, jeżeli chodzi o konie. No, ale w końcu po tym nie to, że się nauczyłem, tylko że utrzymywałem się już jakoś na tym koniu po tych iluś dniach, w nocach i dniach, gdzie w ogóle mnie nie widać. Po to, no to też lekcja pokory. A słuchaj, ja cię zapytałam tutaj, jak weszliśmy, czy piłka nożna, powiedziałeś, że nie. Zresztą u ciebie chyba to mówiono, jak byłeś mały, że piłka nożna to szkodzi, jest niezdrowa, tak? Grało się w dwa ognie. Grało się w dwa ognie w szkole podstawowej. Mało, w liceum, które ja zacząłem w 65 roku, a skończyłem w 69. Nie grało się w piłkę nożną, jako że to jest niebezpieczny sport, i graliśmy w szczypiorniaka, czyli w piłkę ręczną, albo w koszykówkę. To jest temat rzeka, bo tam było wino i śpiew, czyli powinny być kobiety. To ja bym tak tylko trochę inaczej, taki cytat z Bukowskiego, że... Szalsa. Tak. O, widzisz, to jest ta kultura, oczytanie. Że taka różnica jest między mężczyznami a kobietami, bo ty mówisz, że są tak zwane cechy stałe. Cechy stałe mają mężczyźni i cechy stałe mają kobiety. I różnica jest taka, że mężczyźni często opowiadają o rzeczach, które się nie wydarzyły, a kobiety te swoje najpiękniejsze przygody zostawiają tylko dla siebie. Czy to się potwierdziło w twoim życiu? Wiesz co? Ja chyba nie jestem w tym względzie typowy. Powiem ci coś, czego nigdy właściwie publicznie nie mówiłem. Ja często, ja nie chcę powiedzieć, że ja byłem stały w uczuciach, że ja byłem monogamiczny, bo nie byłem. Że ja często przekonywałem kobiety do czynów, do których mężczyzna dąży, tym, że ja mówiłem im, że ja jestem bardzo dyskretnym człowiekiem. I że ja nigdy nie chwaliłem się swoimi sukcesami, jeżeli chodzi o kobiety. Czyli dawałeś tak zwaną gwarancję bezpieczeństwa. Dałem gwarancję bezpieczeństwa.
I nigdy później nie opowiadałem o tym. Ale uśmiechasz się, to fajnie, że tak się udawało. Czy wiesz, jak to przekonuje kobiety? No, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja to przemyślę, dobra? W momencie, dobrze, przemyśl to. Ja to przemyślę. Chciałabym, żebyśmy jakby tak zdążyli do brzegu dwiema takimi postaciami, które chyba fajnie jakby podsumowują. Ty kiedyś powiedziałeś, że na tobie zrobiło wrażenie, jak o życiu powiedział Kazimierz Górski, że z życiem to jest trochę tak jak z meczem. Przegrywasz, to musisz strzelić bramkę kontaktową. Strzelisz bramkę kontaktową, no to musisz strzelić, prawda? Chyba, że ci, bo czasami jest tak, że wystarcza remis. Też są takie sytuacje. Wiesz co, to Kazimierz Górski to powiedział to kiedyś, jak już nie był trenerem, był mocno starszym panem i zaproszono go do komentowania jakiegoś meczu w przerwie. Przegrywamy 2-0 i pytają się właśnie, panie trenerze, panie Kazimierzu, co by pan radził? Na co? On mówi, mnie się wydaje, że należy strzelić kontaktowo bramkę, potem wyrównać, no i myśleć o wygraniu meczu. Czyli coś najprostszego, co można radzić. No bo co można radzić? No? Ale to, nie ma innej drogi, prawda? No nie ma innej drogi. No po prostu nie ma innej drogi. Nie ma drogi, że co on by radził, żeby tutaj Kazimierz Dejna przeszedł na tamtą stronę. Nie. Najprościej. Strzelić kontaktowo bramkę, potem wyrównać, no i myśleć o wygraniu meczu. Chyba, że ci wystarczy remis, bo też są takie to było sytuacje. Tak jak ja, to mi się przypomina też... Ja ci już to powiedziałem dzisiaj, że ja czasem lubię pytać się reżyserów, dlaczego mnie obsadził ten ktoś? Dlaczego ja do tej roli? Co on we mnie zobaczył? I pamiętam, jak mając 39 lat, Andrzej Wajda obsadził mnie gościnnie w roli Jaśka w Teatrze Starym. I ja się zapytałem Wajdy wtedy, panie Andrzeju, dlaczego pan mnie obsadza w Jaśku? Jasiek to młody chłopiec, no 16-17-letni, ja mam 39 lat. Fakt, że ja wtedy miałem wszystkie włosy, byłem chudy i rzeczywiście dobrze wyglądałem. Ze sceny można było oszukać, że ja jestem naprawdę młodym, może nie chłopcem, ale no młodzieńcem, że tak powiem. I on mi wtedy powiedział, mówi, proszę pana, ja byłem na scenariuszu dla trzech aktorów i tak sobie właśnie oglądam i sobie myślę, o, przestali grać, już nie grają. No ale jak to nie grają, jak grają? No ale przecież tak się nie gra. No jak to się nie gra, jak oni grają? Czyli tak się też gra. No ale teraz już na pewno nie grają, bo sobie mówią. I ja, panie Andrzeju, bym chciał, i tu mi mówi, ja bym chciał, wie pan, że ja tak ustawię, Krysia zrobi piękną scenografię. Żona Wajdy Zachwatowicz. Tak, żona Zachwatowicz, Krysia piękną scenografię. Aktorzy Teatru Starego pięknie będą czekać na Werdy Chory, Matka Boska w koronie. I czekają na Werny Chory i pan jako ten Jasiek by wpadł i żeby sobie publiczność pomyślała, a po co on tu przyszedł? Tak było przyjemnie i ładnie, a on wszystko zepsuł. I to była uwaga, która po prostu ustawiła mi całą rolę. Ja w tym finale zacząłem ziemniaki obierać, żeby w czasie do roboty brać i tak obierałem, żeby pokazuje, że ja pracuję, że oni też. Papierosy i tak dalej, i tak dalej. Byłem takim Jaśkiem, no jakby, znowu Jaśkiem bardziej z kiepskich niż z tej tradycji literatury młodopolskiej, prawda? Ale wiesz, i to już jest w tej części taka puenta, bo z kolei bardzo intelektualny autor jak Szafer, prawda, i kompozytor wspaniały, tam jest takie zdanie, taki jeden z bohaterów mówi, panie, jak to jest? I to jest właściwie, widzisz, z takiego wysokiego jakby do fertka. Panie, jak to jest, że, pieprzone pierożki są dobre? To dobre. Ja to mówię akurat. Ty mówisz to, a pieprzone życie już takie nie jest. To już takie, no jak to jest, panie Goebbels, czy panie Ferdek, czy panie Grabowski? No bo rzeczywiście pieprzone pierożki są dobre. A pieprzone życie już aż takie dobre nie jest. Chociaż czasami bywa wspaniałe. Jeżeli chodzi o życie aktora, no to jest pasmo udręk i pasmo sukcesów. No. Pasmo depresji i pasmo uniesień jakichś. No bo to, wiesz, i to
Zresztą sama to wiesz i wszyscy państwo te pewnie słuchający też wiecie, że czasem w ciągu dnia człowiek potrafi być 4 razy szczęśliwy i 5 razy nieszczęśliwy. Mhm. A ty masz jakie? Raczej częściej jesteś nieszczęśliwy, czy... No, bo ty jesteś melancholijny podobno, tak twoje córki mówią. Ja jestem melancholijny, tak. Ja jestem na przykład, uwielbiam poezję, bardzo jestem refleksyjny, bardzo jestem wspominkowy, bardzo lubię wracać do dzieci. Wzruszasz się? Wzruszam się. Na przykład ja rzadko oglądam filmy, ale jak czasami wzruszam się na filmach, wzruszam się podczas czytania książek. Bardzo się wzruszam czytając opowieść wigilijną Dickensa. Wzruszam się w bardzo czasem dziwnych momentach. Czasem zadziwia to ludzi, którzy mnie nie znają, że jak to Ferdek się wzrusza, albo Goebbels. Jak to Goebbels się wzrusza, czy tam z odwróconych Kowal się wzrusza, czy prezes z Pokotu się wzrusza. No, no ale... Albo premier z polityki, tak? Prezes. No ale też premier czasami, dobra, czyli, to już się uratowałam. Wicepremier. O, dobrze. A nie, ale był premierem dobra. Też. No widzisz, jest dużo tematów. Dużo. Jeszcze. Andrzej. Tak. Dziękuję ci. Ależ bardzo cię proszę. Bardzo i fajnie się patrzy na twoją taką radosną i uśmiechniętą twarz. A nie na tą twarz Goebbelsa. Tak. I tych... Albo sfrustrowanego Ferdka. No. Dobra, no to co, przechodzimy do drugiej części. Panie Adamie, czy mamy telefon? Bo mi z ucha, przepraszam, tu wypadło. Teraz słyszę pana, mamy, tak? Dobra, to poprosimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Źle pana słychać. Halo, halo. O, teraz bardzo, teraz lepiej. Dobry wieczór. O, znowu. Już źle, jak to w życiu. To co trzeba zrobić, panie Adamie? Wyłączyć. Tak, czekamy. O, no, teraz już troszkę lepiej. Ja mam taki ponad o przygodzie w Tarnowie, który zadany zarówno czuł się lepiej, jak... No i chciałem się zapytać, jak akt kategoryzował dobrze. Na razie usłyszeliśmy tak, że jest pan zainteresowany pobytem pana Andrzeja w teatrze w Tarnowie i że chciał się pan zapytać, jak aktor i dalej już nie słyszeliśmy. Słyszy pan nas? Ja państwa... To proszę jeszcze, to może coś trzeba odsunąć. Może, może, no bo pan to nie z komórki rozmawia, może zasięg jest. Czy teraz lepiej mnie słyszeć? Tak. Chciałem się zapytać, w jaki sposób aktor odczuwa, czy rola przez niego zagrana została dobrze, czy źle? Czy można to porównać do jakiejś sytuacji życiowej, gdzie wykonaliśmy jakieś zadanie, ale wewnętrznie czujemy, że moglibyśmy to zrobić lepiej? I nie wiem, czy mogę zadać jeszcze jedno tak. albo dwa pytania, czy... Tak. Chciałem się zapytać, jak pan Andrzej wspomina może taką mało istotną w jego bogatym jakby życiorysie filmowym rolę w filmie Superprodukcja, bo bardzo sobie cenię ten film, czy może jakieś anegdoty z planu. I ostatnie pytanie, ponieważ czuję, że rozmowa jest bardzo taka szczera ze strony pana Andrzeja i myślę, że jest bardzo wartościowa. Co sądzi o ostatnich produkcjach Patryka Wegi, w których grał, jakby jak się czuje z tymi rolami? I to w sumie tyle. Dziękuję bardzo. Chciałem poprosić moją dziewczynę Paulinę i to wszystko. Pozdrawiamy. Dobrze, tylko żebym to zapamiętał. Pierwsze to było... Kiedy wiesz, że jest dobrze, a kiedy... Kiedy wiem, że jest dobrze. Odpowiadam na pierwsze pytanie. Jak, jak się to był ten teleturniej? Jeszcze raz? Jaki to był teleturniej? Taki... Wielka gra.
I tam było dwa pytania i zawsze ten mówił, odpowiadam na pierwsze pytanie. Więc odpowiadam na pierwsze pytanie. 30 sekund. Czy człowiek wie, czy aktor wie, czy dobrze zagrał, czy nie? No, podpowiada mu to publiczność. Podpowiadają mu to również na planie filmowym, gdzie nie ma rzekomo publiczności, ale publicznością jest operator, facet, który ostrzy, są rekwizytorzy, są. To się czuje. Oczywiście można zawieść się na tym odczuciu i coś, że człowiek. No ale jakiś azymut musi być, prawda? Ale jakiś azymut musi być. No, najłatwiej odczuwa aktor w komedii, prawda? No bo jeżeli się śmieją, to jest dobrze. No ale ja już bywałem na spektaklach na przykład Zemsty, gdzie nikt się nie śmiał. A to jest straszne. To jest okropne. No, niby, a w innym teatrze ten sam tekst i to jest bardzo śmieszne. Jeden człowiek opowiada dowcip ten sam i to jest śmiesznie. No to ty robisz też stand-upy, to jakby już się weryfikujesz z pierwszym, drugim i dziesiątym rzędem, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. Stand-upy mnie zresztą bardzo dużo nauczyły. Drugie pytanie. Również tej weryfikacji właśnie, drugie czy pytanie, to dobrze, czy źle. Drugie pytanie była superprodukcja. Ja pamiętam oczywiście superprodukcję, pamiętam, że taką łyżeczkę miałem tutaj na oku. To jest film Jurka Machulskiego. I z superprodukcji pamiętam jedną scenę i często ją, znaczy często, kilka razy ją zacytowałem do producenta czy reżysera, który proponował mi rolę. Tam ojciec Julka, czyli Jan Machulski, grał starszego aktora, a Ania Przybylska, która tam grała jedną z głównych ról, Świętej pamięci i ona i on, mieli scenę w basenie. On grał aktora, ponieważ tam fabuła była, że bogaty facet będzie, chce nakręcić film z główną rolą ze swoją żoną, czyli Anią Przybylską, i wynajmują aktora Jana Machulskiego, żeby w basenie pływał z nią. I jeszcze miał taki tupecik Janek Machulski. I jak pływał, to ten tupecik mu tak spadał z głowy i tak na tym. I on ciągle ten tupecik ubierał i w końcu zdenerwował się i wyszedł i powiedział, nie będę tego grał. Na co producent krzyczy coś tam do niego. Nie pamiętam, że tak dokładnie było. Musi pan to zagrać. Na co on mówi, nie muszę. Proszę pana, jestem na to za stary i za bogaty. I ja ze dwa razy kiedyś reżyserowi powiedziałem, nie będę tego grał. Jak to nie będziesz grał? Przecież tego nie będę tego grał. Jestem na to za stary i za bogaty. To ja zrobię tu wtręt i dlatego to krzesło, o którym mówiłam z napisanym twoim nazwiskiem, że tu siedzi Grabowski, to jest jeden z punktów teraz twoich umów, tak? Tak, że ty tak chcesz mieć zagwarantowane i tyle. No tyle chcę mieć zagwarantowane, bo niech tam, jak mnie nie ma, jak jestem na planie, jak mnie nie ma, niech sobie siedzi kto chce. Tylko, że wtedy ja wiem, że jak siedzi ktoś na krześle z podpisem Grabowski, to jak Grabowski się zbliża, to on wstanie i powie, proszę bardzo. No a ja mam tyle lat, ile mam. Poza tym aktor musi mieć komfort na planie. Bo jeżeli nie będzie miał komfortu na planie, będzie zły, że czeka w kolejce po zupę, że nie ma gdzie usiąść, że mu zimno, że deszcz pada, a on nie ma parasola, no to co on zagra? No właśnie tą złość, że jest źle. I ostatnie pytanie. I trzecie pytanie o ostatnie filmy Patryka, bo robi je dosyć szybko, jeden za drugim. Tak. No specjalista, jeżeli o to chodzi. Nie, ja po pierwsze nie we wszystkich filmach Patryka Wegi ostatnich grałem. Grałem w ostatnim Pitbullu, jego grałem przedtem w Bad Boyu i grałem w Polityce i w Plagach Breslau. Przedtem długo nie grałem. Ale jak ci zaproponuję, to zagrasz, tak? Niekoniecznie, na przykład odmówiłem. W Botoksie nie zagrałem, bo mu odmówiłem. A jak oceniasz? Jak oceniam ostatnie jego filmy? Ostatnie filmy? Uważam, że w tych filmach, oczywiście, że są... Uważam, że ten ostatni Pitbull był lepszy od tych Pitbulli, które wkręcił wcześniej. Nie mówię o tym pierwszym, bo pierwszy był fantastyczny, serial był fantastyczny. Do pierwszego filmu ten ostatni Pitbull jego nie doskoczył na pewno.
Trudno było zresztą doskoczyć do, no trudno jest zrobić, no tak jakby, jak Marek Piwowski kilka razy mi mówił, Andrzej, nawet mi scenariusz, że chce robić drugą część rejsu. Nie zagrałbyś tam kapitana. Ja mówię, Marek, no... Ale wiesz, to też jest tak jak Rocky, prawda? Każda kolejna część już jest, a potem jakieś zastępstwa, to już jest trochę inaczej. To już jest trochę inaczej. No i te pitbule chociażby z tego względu nie doskoczyły do tego bardzo dobrego pitbula pierwszego. Mamy następny telefon. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Na wstępie chciałbym podziękować serdecznie za każdą pana kreację, tak naprawdę aktorską. Z mojej strony każda rola to jest historia naszej kinematografii. Widzisz? Jeżeli mogę, chciałbym zadać dwa pytanka do pana Andrzeja. Tak. Jedno takie pytanie do pani Małgorzaty już na sam koniec. Pani Małgorzato, pozwoli pani, że zacznę od pana Andrzeja. Żeby nie przedłużać, pierwsze pytanie, panie Andrzeju. Jak pan wspomina, albo inaczej, jak się panu gra z panem Lechem Dyblikiem, znanym szerszej publiczności jako Kazimierz Badura? Nie ukrywam, że wszystkie te monologi na złomowisku, no to jest naprawdę cudo i wiele takich życiowych rad można z nich wyciągnąć. Czyli jak się gra, tak? Pierwsze pytanie. Ja się przyjaźnię z Lechem Dyblikiem, naprawdę. I mam nadzieję, że on to samo by powiedział o mnie. Bardzo go lubię, bardzo sobie cenię znajomość z nim. Bardzo sobie cenię jego opowiadania o jego życiu, o jego, bo przecież on mówi o sobie równie prawdziwie, jak ja usiłuję czasem powiedzieć o sobie. On mówi o sobie, że jest alkoholikiem, że nie pijącym od 20 paru lat. Opowiada o tym, jak to było. Jest bezkompromisowy, jest niezmiernie szczery w swoich wypowiedziach. Poza tym ja z nim uwielbiam grać w kiepskich, właśnie te rozmowy na złomowisku. One mi czasem przypominają, mówię, przypominają rozmowy Himmelsbacha z Maklakiewiczem. Że te takie niby filozoficzne rozmowy, które są w gruncie rzeczy filozoficznymi rozmowami, mimo że mówione prostym językiem, prostymi skojarzeniami operujemy tam przecież, dukamy trochę, mówimy niegramatycznie, popijamy to wino leśne, które zwie się leśne, owocowe, znaczy owocowe, no pijemy sok oczywiście. To są wspaniałe rozmowy. Bardzo zawsze oczekiwałem, no bo teraz nie kręcimy tego, na te rozmowy właśnie na złomowisku z Lechem Dyblikiem, czyli z Kazimierzem Badurą. Dobra, drugie pytanie. No i właśnie pociągnę ten wątek. Czy to już jest naprawdę definitywny koniec świata według kiepskich? Bo nie ukrywam, że od samego początku oglądam i jestem wielkim fanem tego sitcomu. Wie pan co, ja nie wiem, bo ja nawet gdybym się interesował tym, to nic by to nie dało, no oprócz tego, że może wiedziałbym coś więcej plotkarsko. Ale obsady nie ma, prawda? Nie ma obsady. No Boże, tak się złożyło, tak się tragicznie złożyło, że nie ma większości obsady. I to obsady nie do zastąpienia, bo kto zastąpi Ryśka Kotysa w roli Paździocha? Nie ma nikogo takiego. To znaczy wiadomo byłoby, że nie mógłby ktoś zagrać teraz Paździocha. Kto zastąpi Darka Gnatowskiego? Kto stworzy taką postać, jaką on stworzył? Kto stworzy taką postać, jak Krysia Feldman, Bogdan Smoleń, Jurek Cnota, Zosia Czerwińska? No. No więc, ale to jeżeli, wspaniali aktorzy, no, prawda? No właśnie. Jeżeli nie ma takich aktorów, no to pozostało nas tam kilku z tej starej obsady. A nowi, którzy przychodzą, oni jakby, ja nie chcę powiedzieć o ich aktorstwie, bo to są też bardzo fantastyczni aktorzy. Niemniej wydaje mi się, że oni są troszeczkę jakby nie z kiepskich. Że ci aktorzy z kiepskich, oni są z kiepskich, ci starzy aktorzy, a ci nowi
oni są z innych seriali trochę. Oni nie w tej, nazwijmy to, poetyce. Poetyce. I jeszcze jakieś pytanie? No tak, tutaj się zgodzę z panem Andrzejem, że jeszcze Basia Mularczyk czy pan Żukowski, no tutaj jeszcze widać, że czują tych kiepskich. No i marzena sztuka, no również. Tak jest, fantastyczne. Tutaj, się zgodzę. No, pan, tak naprawdę troszeczkę poziom zaczął spadać, gdy do produkcji wkroczyła pani Ilczuk Agnieszka, o ile się nie mylę. Już wtedy tak naprawdę troszeczkę ten poziom satyry. No niektórych rzeczy się nie da zastąpić. Jeszcze jakieś pytanie ma pan? Tak, jest świetną aktorką, która według mnie, ta postać jest trochę przesadzona, bo ona jakby nie jest kiepska, z innego serialu jest. Ale aktorsko jest świetna. Tak jest. I kończąc sobie do pani Małgorzaty taki wątek. Oglądałem Hyde Park pana Stanowskiego z prezesem Januszem Korwin-Mikke. I pani telefon. I mój oszalały telefon, tak? To znaczy nawet nie oszalały. Bo ja akurat cieszę się z tego telefonu, bo tak naprawdę mogliśmy zobaczyć tą bardzo emocjonalną pani twarz. A nie królową lodu? No po części, tutaj się zgodzę, nie będę polemizował. I takie moje właśnie pytanie, czy nie uważa pani, że do tego formatu Niech Gadają można by było zaprosić właśnie prezesa, aby zetrzeć tak jakby pani siłę feminizmu i taki logiczny, chłodny, analityczny umysł pana prezesa Korwin-Mikkego. Wie pan, chcę odpowiedzieć, odpowiem panu najbardziej elegancko, jak potrafię. Ja się nie zderzam z panem prezesem na poziomie feminizmu, tylko na poziomie człowieczym. I wszystkie te teorie wymyślone, prowokacje i tak dalej, no to, to nie jest mój świat i no, myślę, że się działo obydwoje ludzi, którzy się nie są w stanie porozumieć. Wie pan, teraz za oknem dzieją się tak straszne rzeczy, że trzeba się spotykać naprawdę z ludźmi, którzy mają empatię, którzy mają głębię, którzy mają delikatność, czułość i tyle. No. Nie wiem, Boże, pewnie rozumiem, pana... że nie masz szans. A nie, nie ma takiego pomysłu w ogóle. Nie mam takiego pomysłu, bo zatem pan prezes na pewno nie wie, kim ja jestem, w związku z tym nie wiem, żeby przyjął zaproszenie. Dobra. Oj, myślę, że po tym telefonie na pewno wie, kim jest pani Małgorzata Domagalik. Tak? No może. Dobrego wieczoru życzymy. Również i dziękujemy za telefon. Dobranoc. Dobranoc. Co tam, panie Adamie, w uchu? Aha, musimy, tutaj wiesz, jakbyś tu palcem ten, to mi się przypomniało hasło miód. Kiedyś rozmawialiśmy o gotowaniu i mówiłeś, że ja to już teraz robię, że ty prawie do wszystkich rzeczy, czyli na przykład żurek, bigos, dodajesz zawsze miód. Ja też dodaję. Ale wtedy też powiedziałeś, że gdybyś obiad wtedy mnie zaprosił na obiad, to byłyby tam bitki i coś tam, to gdyby dzisiaj był ten obiad albo jutro ten obiad, to co będziesz, gotujesz czy nie? Gotuję, no to co byś ugotował jutro na sobotni obiad? Co ja bym na jutro ugotował? No przede wszystkim musiałbym się zastanowić, co mam w zamrażalniku, no bo nic już teraz nie kupię. Ale myślę, że mam tam jakiś kawałek mięsa, który bym zmroził, zmielił i zrobiłbym naprawdę pyszne kotlety mielone, czyli w krakowskim mówiono sznycle na ten temat. Tak, na mielone sznycle? Tak, na mielone sznycle. I co, ziemniaki i do tego co? Ziemniaki do tego, buraki, no, czy... gdybym buraczki na buraczki. Przykład, buraczki utarte, no albo kapusta, która jest no, z kiszonej kapusty, do której, jak wiadomo, dodaję miód. A zupa? No. No zupa mam zrobionych dużo przecierów pomidorowych, bo czyli pomidorówka. Robię. Pomidorówka. A ty jesz pomidorówkę z ryżem czy z makaronem? Ja jem pomidorówkę z kluskami lanymi. Dobra, ale nie zapytam cię, jak kroisz ziemniaki. Kiedyś ten wątek rozwinę. Następny telefon. Dobra. Dobry wieczór. O, właśnie się pan złączył, ale to gotowanie... to jest też taka, nie wiem jak ty, ale to jest
bardzo ważna część życia. Ja zawsze mówiłam, bo pan mówił o, uwielbiam. Ja nie piekę, bo mi wypieki nie wychodzą. Ale, a mnie już zaczęły wychodzić. Ale widzisz, na przykład mój feminizm nie wyklucza talerza zupy na stole zawsze, żeby w domu był. Bo uważam, że to bardzo dobrze robi związkom. Talerz zupy na stole. Wiesz co, myślę, że ty jesteś akurat odpowiednią osobą do skomentowania tego. Ty mówiłeś, często mówiłeś o Robinie Williamsie, który pokazywał światu taką wesołą twarz takiego szczęśliwego człowieka, prawda? A potem się okazało, że miał ciężką depresję i to pokazuje, jak jesteśmy niesprawiedliwi w ocenie. Patrzymy na aktora i myślimy, Jezu, dziecko szczęścia, tylko się śmieje, tylko... Tak, ja... Kiedyś użyłem takiego, nie porównania, no nie wiem jak to nazwać, opisu, o. Jak to bywa czasem. Ja, który często i bardzo lubię robić te stand-upy, zdarza się, że idę, robię ten stand-up, przede mną na przykład 2-3 tysiące osób w amfiteatrze, śmieją się, bawią, ja się też bawię przy tym fantastycznie, kto wie, czy nie lepiej od nich. Rozmawiam z nimi, czuję się fantastycznie, oni się czują fantastycznie, biją brawo, później przychodzą, zdjęcia chcą robić, autografy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta cała masa ludzi też oświetleni, światła, muzyka i tak dalej, po czym wracam do domu. A tam... Ale już nie teraz, bo teraz wracasz do domu nie pustego. No, czasem pustego, czasem pustego. Wracam do domu, a tam z lewozmywaką jest nieumyta patelnia po jajecznicy, którą sobie zrobiłem na śniadanie. Ale to jest smutna myśl, czy to cię jakoś dyscyplinuje, że jednak trzeba nogami mocno po ziemi? To mnie i jest to smutne, i dyscyplinuje. I mówię sobie wtedy, tak jest, możeś człowieku zasłużył na to. Że wracasz i masz pustą, masz brudną patelnię po jajecznicy, którą spożyłeś rano. To mnie i dyscyplinuje, i czasem smuci. No cóż będziemy ukrywać, że byłem 2 razy żonaty, 2 razy rozwiedziony. Nie jestem w tym rekordzistą. No nie. Nie, no zdarzali się ho, ho, ho. Ale rzeczywiście człowiekowi czasem przychodzi do głowy to, gdzie on zrobił błąd, gdzie razem zrobiliśmy błędy. I wiesz, tak może to, kiedy cię zapytałam, jak aktor przechodzi koło lustra, prawda, że akurat może w tym przypadku, kiedy on już był sam i przechodził koło lustra, to widział zupełnie kogoś innego niż widzimy my. Oczywiście, że tak. No to przecież ja się nie chcę porównywać do Robina Williamsa, ale ani do żadnego innego wielkiego aktora, ale... Ale przecież moja twarz jest zupełnie inna niż ta, którą teraz widzicie. No nie, 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 ale się uśmiechaj, bo już... Uśmiecham się, ale jak się tak patrzę tutaj na monitor i widzę siebie uśmiechniętego, to mi się przestaje chcieć uśmiechać. Tak, a ja patrzę z przyjemnością. Mamy następny telefon. O. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie dobrze. Tak. Panie Andrzeju, ja mam takie króciutkie pytanie, Adam z Wrocławia z tej strony. Chciałem zapytać, bo parę lat temu był pan gościem na ASP razem z panem Janem Nowickim w Kostrzynie na Dobro. Tak. Na festiwalu Przystanek Woodstock się to wtedy nazywało. I chciałem zapytać pana, jakie ma pan wspomnienia z tym miejscem, jak pan sobie to wyobrażał przed przyjazdem, a jak zmieniła się pana optyka i pana jakby wyobrażenie o tym miejscu, już po wizycie i po zobaczeniu tych tysięcy ludzi i tej całej sytuacji, która tam się dzieje, mając też świadomość, co dzieje się poza ASP, czyli koncertami i całym tym zapleczem i tą całą zabawą. Także jakie były pana odczucia? Czy żył się pan swobodnie, czy nie? Czy był pan zestresowany? No ogólnie, jakie są pana wrażenia jak pan wspomina to miejsce? Więc ja nie miałem żadnych wyobrażeń dotyczących właśnie tego Woodstocku w Kostrzyniu. Jechałem tam z Jankiem Nowickim, nie bardzo wiedząc, czego się spodziewać. No, znaczy,
bez przesady, że ja nic nie wiedziałem, bo przecież wiedziałem, widziałem czasem relacje z tego, ale nie byłem tam nigdy wcześniej, nie spotkałem ludzi, którzy tam byli, którzy by mi cokolwiek na ten temat powiedzieli. No więc jechałem, byłem, jeżeli chodzi o tamto miejsce, mój umysł był tabula rasa. I byłem no nadzwyczajnie pozytywnie zaskoczony tymi tłumami tych młodych ludzi i tymi tłumami ludzi, którzy są niezmiernie zdyscyplinowanymi, gdzie nie ma tam, jakichś awantur, bujek, a to są przecież tysiące albo i setki tysięcy ludzi. Byłem niezmiernie zaskoczony tym, że na to nasze spotkanie z Jankiem Nowickim przyszło tak strasznie dużo ludzi, którzy się wypytywali nas, którzy mieli wiele pytań. To wszystko było dla mnie, bo ja przypuszczałem, że no, w jakiejś tam salce, bo nie wiedziałem, jak to ma wyglądać, przyjdziemy z Jankiem, ktoś to poprowadzi, przyjdzie 30-40 osób młodych, znudzonych albo spędzonych, że przyjechali tacy aktorzy starsi, to wypada, żebyście przyszli, także chodźcie tutaj, o, ty pójdziesz, chodźcie tutaj, będziecie ich słuchać. Nie, ci ludzie przyszli, rzeczywiście chcieli nas słuchać, wobec tego myśmy chcieli do nich mówić, no bo taka to jest zawsze relacja, no jak ktoś chce słuchać, to ten, który jest słuchany, chce mówić. I odwrotnie, prawda? No byłem bardzo, bardzo, bardzo mile tym zaskoczony, szkoda, że to się już skończyło. A po tym, co sobie powiedzieliście z Jankiem? Co sobie powiedzieliśmy z Jankiem? No. Janek trochę ironizował, cynicznie, mówi, że ja już nigdy z tobą nie będę w spotkaniu, bo ty mi kradniesz każdą moją puentę i tak dalej. Ale oczywiście żartował. No jak to Janek, no trzeba go znać. I trzeba wiedzieć, kiedy on żartuje tylko dlatego, aby zażartować, czy że rzeczywiście jest wtedy złośliwy naprawdę. Dobrze, ja tylko chciałem powiedzieć, że tak się składa, że też byłem na tym spotkaniu i bardzo dziękuję, bo było bardzo wesoło i bardzo przyjemnie wtedy. No i w zasadzie to wszystko. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest jeden, bo to jest takie, bo to co mówiliśmy, że pieprzone czy pieprzone pierożki są super, z życiem już jest gorzej. No teraz jest ten Bruce Willis, prawda? I to jest człowiek, który był dla nas synonimem siły fizycznej. Oczywiście to wszystko technika, wiadomo, ale to był facet, szklane pułapki. I teraz widzisz, to jest jakaś nauka, to jest jakieś memento, że nigdy nie wiesz, w którym momencie to życie się może... I teraz cały świat, jak ty na to patrzysz, cały świat teraz będzie obserwował takie powolne odchodzenie aktora. Mnie się aktora. To nie podoba, bo... Znaczy nie podoba mi się. No, jestem pełen ciepłych uczuć w stosunku do niego. No ale u niego to chodzi o demencję, zdaje się, prawda? Czy jest taka afazja, że... Afazja, że... Jakby nie rozumie wypowiadanych komunikatów. Mówimy, idziemy do drzwi, on idzie w kierunku okna. To na tym to polega. Podobno może to być do wycofania, no ale jest to smutne. No więc jest to niezmiernie smutne i myślę, że żyć czyjąś chorobą to jest bardzo złe podejście, no bo no co, no ja wiem, że niektórzy współczują, ale niektórzy pewnie patrzą się, ty zobaczmy, no zobacz, te bohater się znalazł, zobacz. Patrz teraz, no widziałeś, no i co, trzeba ci było tak, no okropne. Ale wiesz, z drugiej strony w życiu aktora to wszystko, co zrobił, gdzieś jest zapisane, i to jest. I zawsze sobie możesz zobaczyć, nawet było takie zdjęcie w tej chwili zrobione, kiedy ta informacja ujrzała światło dzienne, Bruce'a Willisa chorego, zmontowane z siedzącym Bruce'em Willisem młodym, ale było to zrobione że to jest ten sam człowiek. Wiesz, że patrzcie, to jest tak, to jest taka opowieść o życiu, mamy następny telefon. Chyba, że chcesz spuentować. Nie, ja chcę jeszcze spuentować, bo ja przeżyłem niedawno bardzo takie bolesne właśnie ten temat poruszę. Kiedy na wręczeniu Oscarów zobaczyłem Lizę Minnelli, która wjechała na wózku. Na wózku. A dla mnie Liza Minnelli była ciągle ta z kabaretu. Taka bardzo seksowna brzydula. No.
taka, no, bo cudne jest nudne. Bo cudne jest nudne. No, i, była, i nagle widzę ją, te same rysy twarzy, oczywiście skurczone, pomarszczone i na wózku. Boże, pomyślałem, Boże. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie Bogorzato, dzień dobry, panie Andrzeju. Ja może zacznę piosenką dzisiaj. Kiełbasa, browary i inne towary, narodzie kochany, ja tobie dam. No, coś takiego. Pana piosenka z Kiepski. A teraz chciałbym zapytać o pana twórczość muzyczną. Czy możemy się czekać jakiś płyt, czy jakiś jeszcze piosenek? Wie pan co, no, moja twórczość muzyczna jest tworzona bardziej chyba dla mnie niż dla publiczności. Bo ja wydałem już przecież 4 solowe płyty. Cztery solowe płyty. Ostatnia płyta Andrzej Grabowski Łagodnie, wydana niedawno temu. Kompozycja Piotrka Krakowskiego, teksty Wojtka Klimczyka, profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czasem moje, czasem jego, a czasem i jego, i moje. Począwszy od pierwszej płyty, którą wydałem po tym moim koncercie, znaczy nie moim, tylko naszym koncercie na Targu Węglowym w Gdańsku, poświęconym koncercie Himmelsbachowi i Maklakiewiczowi. Więc ja tych piosenek nagrałem bardzo dużo, na tych płytach jest bardzo dużo piosenek. Te płyty i te piosenki nie cieszą się żadną jakąś wielką popularnością. Powinny? Nie wiem, czy powinny. Ja nie śpiewam i nie... Ja w ogóle, jeżeli chodzi o śpiewanie, to przecież nie ja siebie wymyśliłem, żeby śpiewać. To wymyślili młodzi chłopcy, kompozytor i muzyk z Częstochowy, żebym zaśpiewał 2 piosenki na koncercie poświęconym Himmelsbachowi i Maklakiewiczowi. Ja się zgodziłem zaśpiewać, po czym się przestraszyłem i myślę, jak głupi jestem, a tam śpiewa Maleńczuk, Sojka i Banaszak. No to skąd ja tam jestem? Zaśpiewałem to, niech mi Pan Bóg wybaczy, jak. Później to nagraliśmy na płytę ten koncert i jedna z tych piosenek stała się przebojem programu trzeciego, wtedy jeszcze słuchalnego. I była przez 8 tygodni w pierwszej dziesiątce, 2 tygodnie na pierwszym miejscu, 2 tygodnie była na drugim, 2 tygodnie na pierwszym. Jak ja byłem na pierwszym, to YouTube było na 4, chciałem ci powiedzieć. No więc, no i potem namówili mnie koledzy i kompozytor, żebym wydał płytę solową. Napisali mi teksty Andrzej Poniedzielski, Janek Wołek, Janek Nowicki, ja napisałem jakiś tekst, ktoś jeszcze, Krzysiek Nowak napisał i wydałem tę płytę. I pamiętam, to znowu anegdotyczne, anegdota, że na płycie napisałem na obwolucie tam parę zdań, kończąc takim zdaniem, płytę trzymacie państwo w ręku, gdyby się pan nie podobała, postaram się wynagrodzić, może zacznę malować, taki niby dowcip. I po paru tygodniach od premiery tej płyty dostałem SMS-a od Piotra Najsztuba tej treści. Panie Andrzeju, kupiłem pańską płytę, wysłuchałem w całości, proszę zacząć malować. I to, tobie się to podoba, bo mnie nie? Następny telefon. Mnie się to podoba. A mi się to nie podoba. Mnie się to podoba, no bo... Nie, on potem mi się tłumaczył, że on był wtedy... Ale wiesz, każdy dowcip, który trzeba wytłumaczyć, jest cienkim dowcipem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Artur z Legnicy. Ja na wstępie chciałem powiedzieć, panie Andrzeju, pozwolony szacunek za pana wykonania artystyczne, za pana karierę aktorską. Zadam pytanie może trochę banalne na temat obecnej rozmowy, ale czy ciężko i czy chciał pan, czy dalej pan chce, by zerwać wizerunkiem tego Ferdynanda Kiepskiego, czy kiedy pan idzie ulicą i ktoś pana spotyka, to jest bardziej zachwyt ofertek Kiepskich, czy raczej jest zachwyt postaciami z Pitbulla? Wie pan co, to jest różnie. No, jakbyś się ogolił, to może Goebbels. 80% ludzi jednak, no co tu dużo gadać, kojarzy mnie z Ferdkiem Kiepskim, no. Z tym, że Ferdek, Honona, Browara i tak dalej, i tak dalej. No, ale są i ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią, panie Andrzeju, ja pana cenię nie za Ferdynanda, tylko za Goebbelsa. Ale ja widzisz, pana cenię za spowiedź chuligana. Ja pana cenię za Argana w Chorym z Urojenia. Ja pana cenię i tu wymieniają jakieś inne role. Ale to jest mniejszość tych ludzi. Większość to jest taka...
Tak jak mi się zdarzyło niedawno na, gdzieś tam na stacji benzynowej, jak jechałem i w bufecie coś tam czekałem w kolejce i dwóch facetów, którzy stało obok, jeden drugi mówi, ty zobacz, widziałeś go, siedzi tam, ty stoi tam, ty, ja se stanę koło niego, a ty mi zrób zdjęcie. No jak, potraktowano mnie jak dąb Bartek. A może myśleli, że jesteś aktorem zagranicznym i nie rozumiesz? Nie. Oni myśleli, że ja jestem facetem z telewizora, który wypadł specjalnie dla nich i stanął tutaj. Ja mówię to faceta, panie, może by się pan zapytał, czy ja z panem chcę zrobić zdjęcie, na co on tak pomyślał chwilę, powiedział, ale ja nie z panem chcę robić zdjęcia, tylko z tym panem, co za panem stoi. A, no widzisz, bystry. 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 Dobrze, na koniec połączenia jeszcze tylko pytanko, trochę przekornie właśnie do świata produkcyjnych. Czy myśli pan, że gdyby nie ten serial, to byłby pan w zupełnie innym miejscu niż teraz pan się znajduje? Dziękuję bardzo. Bardzo fajne pytanie. Życzę. Absolutnie tak. Absolutnie byłbym w innym miejscu. Już nie mówię o to, że nie chodzi mi o popularność. Chodzi mi również o to. Ja często to mówię, że gdyby nie rola Ferdynanda Kiepskiego, ja bym wielu ról po Kiepskich tak nie zagrał, jak zagrałem. Ja bym tak nie zagrał Goebbelsa, bo tak uciekałem. Uh-huh. Bo tak musiałem, pierwsze, do dzisiaj przecież, pierwsze, jak przyjmuję jakąś rolę, to myślę, co zrobić, żeby ani na jotę ta rola nie przypominała Ferdka Kiepskiego. Ja bym nigdy tak Goebbelsa nie zagrał. Ale nie przypomina. To może ci to jakiś zastrzyk zrobić, albo na niepamięć, no bo ona nie przypomina. No tak, ale ja zawsze myślę o tym, co zrobić, żeby właśnie nie przypominała. Przecież ja tego Goebbelsa przygotowywałem w sobie samym, bo przecież no, nie ma prób takich jak w teatrze, prób do filmu. No próby do filmu to się tu odbywają i to w różnych miejscach, w samochodzie, w łazience i człowiek myśli, wyobraża sobie tego faceta, którego ma zagrać, jak to ma wyglądać, jak on wygląda, jaką miał historię, jaką ma historię, jaką, co będzie się działo później i tak dalej, jaki on jest nerwowy, nienerwowy, spokojny, niespokojny. No, cała masa. Ale to jest chyba piękne w swojej pracy, nie? Przychodzi do głowy. No i potem się człowiek rzuca na te role. Ale to nie jest wspaniałe? Takie jest kombinowanie? Wspaniałe. Wiesz co, to jest wspaniałe, to jest przede wszystkim granie. Bo to człowiek wtedy zapomina o tym, że go ząb boli, zapomina o tym, że mu się samochód zepsuł, zapomina o tym, że ktoś mu szybę wybił w domu, zapomina o wszystkim, bo i nagle jest przez 2 godziny arganem w Chorym z urojenia napisanym przez Moliera. Ile lat grasz to? 20 lat. No. Teraz w kwietniu będzie 20-lecie. Jesteś takim rekordzistą, się okazuje. Jeżeli chodzi o repertuarowy teatr, to tak. Mhm. Bo przecież gram w spektaklach, które idą dłużej. Scenariusz dla trzech aktorów. 40, tak? 87 rok, czyli 35 lat. No. A z kwartet dla czterech aktorów, premiera, co prawda nie w teatrze, tylko w zespole MW2 na koncercie, była w 73 roku. To już dzieciom pozwalali grać, tak? A ja, nie, ja wtedy jeszcze nie grałem. Byłem w szkole teatralnej. Ja zacząłem grać w 79 roku. To i tak jest bardzo Znaczy dawno. No. Mhm. Następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani Małgorzata. Dobry wieczór panie Andrzeju. Dobry wieczór. Panie Andrzeju, mam takie dwa pytania do pana i będą się one odnosić stricte świata według Kiepskich, ponieważ jestem wielkim fanem tego serialu. Panie Andrzeju, ja z okiem pana zaobserwowałem, że przez te wszystkie lata, w których pan grał i mam nadzieję będzie grać dalej Ferdynanda Kiepskiego, choć wiadomo, że teraz okoliczności są inne, temu, inne tak, przykrej, no już tak jak wszyscy wiedzą, nie po części niemożliwe do zastąpienia. Zauważyłem, że postać Ferdynanda Kiepskiego przechodziła takie wewnętrzne metamorfozy. Ta osoba się zmieniała, ta postać. Ona na początku była taka pomysłowa, strasznie energiczna. Później ten Ferdynand był takim, nie chcę, żeby to zabrzmiało naprawdę źle, ale takim naprawdę nierobem. Potem też dostrzegłem, że
dochodziło do takich większych sprzeczek, takich historii. I zastanawiam się, którym Ferdynandem inaczej. Który Ferdynand najbardziej panu odpowiadał? Którego się najlepiej grało? Pan co, no te zmiany, o których pan zaobserwował, one wynikały po pierwsze no, ze scenariuszy, które zostały tak napisane, przecież ja nie piszę tam scenariuszy, ja najwyżej coś tam usiłuję czasem zmienić w scenariuszu, ale przecież nie zasadniczo, więc to od scenarzystów zależy, ale również scenarzyści prawdopodobnie też to zauważyli, no bo wyobrażam sobie pan teraz, że ja obecnie w moim wieku, ja nie mówię już, że minus 20, to właśnie tyle mniej więcej, ile miałem, jak zaczynaliśmy. Miałem 47 lat wtedy, jak zaczynaliśmy grać. Ja wtedy byłem jeszcze pełen energii. Ja nie chcę powiedzieć, że ja teraz nie jestem pełen energii, ale byłoby to... ja nie chcę powiedzieć, że śmieszne. Nie byłoby śmieszne, ale to jest to, wie pan, co ja pamiętam, jak byłem młodym chłopcem czy młodym człowiekiem, jak ja czekałem na tramwaj i patrzyłem, jak starszy człowiek podbiega do tego tramwaju i tak niezdarnie, tak podbiega. I tak sobie myślałem, a nie możesz ty, chłopie, normalnie podbiec? Nie możesz tak po prostu normalnie, tak jak się podbiega? Teraz wiem, że nie mógł. No to jest ta pokora. Teraz wiem, że nie mógł. I teraz wiem, że nie można. Ja prawdopodobnie bym już nie dał rady być z taką energią, jaką byłem te 23 lata temu, jak zaczynaliśmy grać. Nie ze względu na to, że ja bym się nie dał rady schylić, czy nie dał rady szybko podejść, czy nie. Prawdopodobnie to wszystko byłoby możliwe. Niemniej nie byłoby to, no jak ja pamiętam, że na sobie dźwigałem przyklejoną do siebie babkę, do babki przyklejony był coś tam do tego i ja znaczy to wszystko... Znaczy Krystynę Feldman, tak? Tak, przyklejana, żeby była taki odcinek Ferdy Gumki, gdzie ja robiłem jakieś tam, że dętki, że będę interes robił i sprzedawał na cały świat i tym klejem, i że tym klejem się babka do mnie plecami przykleiła. A potem babka się... pana wleciała i pana połamała. No właśnie, i babka jeszcze wyleciała później, bo jakieś, no Boże, no cuda tam były. Rzeczywiście te odcinki są inne, no ale to jest również kwestia scenariuszy, nie tylko mojej energii czy energii całej reszty aktorów. No Rysiek Kotys, który przecież do samego prawie końca, ostatnie dwa lata kręcenia był rzeczywiście w złej formie, ale tak to facet, który miał 90 lat, gdyby żył, miał 84-5 lat i był jak młody facet. Ostatnie dwa lata go tak załamały i rzeczywiście już wtedy trudno było nawet grać, no tak jak i z Bogdanem Smoleniem. Ale wiem, że tak się trzymaliście, że do końca, jak mogli być na planie... To walczyliśmy o to, żeby byli na planie, żeby przyjechali, żeby... Widzisz, ja tu w ogóle nie ironizuję, ale zobacz, w tej rodzinie Kiepskich, tak, było takie morale i wy też chcieliście, żeby to... Ale tak jest w tej rodzinie, bo zauważcie państwo, którzy nas teraz słuchacie, że tam nawet jeżeli ja krzyczałem na babkę, że babka dawaj rentę, że coś tam tego, że ona do mnie ty kanalio, a ja jakoś ją nazywałem, nie pamiętam. Ale gdy dochodziło do czegoś takiego, że babka była w niebezpieczeństwie, to ja mówiłem, że ja bym życie za babkę oddał. Ona to samo za mnie, że tam w tej rodzinie ta więź rodzinna jest naprawdę od miłości do nienawiści. Potwierdzam, a najlepszym, przepraszam, że się wtrącę, najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest odcinek pod tytułem Wio. Wio. To jest jeden z pierwszych odcinków, gdzie pan, nie wiem, czy pan pamięta, siadał pan na takie wehikuł czatu, cofał się pan, potem pan wracał. Nie powiem po co, bo nie chcę tutaj spoilerować. Ale potem wyszło, że na babkę spadło trofeum walka
na głowę, ona straciła przytomność. Ale pan to się doktoryzować może z tego, z rodziny kiepskiej. Pan, pan opowiada coś, czego ja w ogóle nie pamiętam. Mhm. Ale właśnie chciałem to panu przypomnieć. Aha. Czyli, nie, okay. To prawda, ja bardzo dobrze wspominam odcinek Korzenie, jak pan pamięta może. Czy nie tak, pamiętam. I co tam pamiętam. Było? A, to był piękny odcinek, no. Bo to widzisz? Był odcinek, że ja się budzę i idę do tej toalety i w lusterku widzę, że ja jestem czarny. Więc przestraszony wracam do Halinki, która przykryta tam pod kołdrą i mówię, Halinka, zobacz, co mi się stało. Ona odsłania się i jest czarna. Ja mówię, Halinka, co się stało? Przecież myśmy byli białe ludzie. Na co ona mówi, ty za dużo pijesz, Ferdek. No to ja biegnę do pokoju, tam siedzi Cycu z dredami czarny i ogląda telewizję, gdzie skacze Małysz i jest czarny. Przemawia za chwilę jakiś czarny człowiek. Ja mówię, kto to? On mówi, co ty, tata premiera nie poznajesz? Biegnę do babki i za 5 zł ona mi pokazuje zdjęcia. I tam taki murzynek na skórze baraniej leży. Ja mówię, kto to? Ona mówi, no ty kanalio jesteś. No i później zaczynam przeglądać i tak mówię, a to rzeczywiście, to czy czarni Amerykanie żołnierze. Ja mówię, a to rzeczywiście to jest Józek, bo tutaj byłem z nim w wojsku, a to jest Franek, bo byłem. I tak zaczynam się przyzwyczajać, przychodzi Halinka, mówi, przyjdzie pastor Boczek, będzie mi spirituel śpiewać. No i przychodzi pastor Boczek ubrany w jakieś tak szaty, śpiewamy spirituel i ja w pewnym momencie mówię, przepraszam bardzo, ale ja muszę do toalety, siku, i biegnę, paździocha nie było do tej pory, i nagle z mieszkania wylatuje paździoch, więc my biegiem, kto pierwszy. I w końcu ja stajemy i ja mówię do niego, panie paździoch, pan jest biały. Na co on mówi, no to co? To nie powód, żeby mi dokuczać. I taka była puenta tego odcinka. No, śmiejesz się. No come on, to jest o nas. No tak. To jest no o tak, nas. No tak, ale to była świetny, była ale świetny. Teraz jak właśnie pan mówi, że ten pan, ja powiedziałam, że doktorat, ale wiesz, wyobrażam sobie, że można byłoby wydać książkę, uwaga wydawcy, mówię teraz serio, z takich różnych myśli, powiedzeń, Ferdka i innych, i czytać to jak złote myśli, i żeby cię to gdzieś tam ustawiało, prowadziło, no. I tak dalej. No tak. No tak. Tak, tak, słuchaj, było bardzo wielu. Świetny odcinek z Piotrkiem Machalicą w roli prokuratora Ferdynand K. To oczywiście odniesienie do Franca Kawki, do Kawki oczywiście. I na tej kanwie, że ten Ferdek jest oskarżony o straszne rzeczy, tylko nikt mu nie mówi o co. O co? I że po prostu i każdy się od niego odsuwa i jest sąd. I świetny odcinek był, naprawdę. No, wiele zresztą bardzo dobrych odcinków, wiele bardzo słabych. Dobra, to co, już tak? Właśnie moje drugie pytanie miało się odnosić do tego, który z odcinków, no czy w ogóle pan wie. Potrafi, tak? Który właśnie byłby z pana ulubionym, ale no już wiem. Trudno jest mi powiedzieć, że on jest ulubiony. To jest jeden z których odcinków, który pamiętam bardzo dobrze i uważam, że jest naprawdę jak tam dobry. Panie Adamie? Tak, ale już kończymy z panem. Skończyliśmy rozmowę z panem. Dobrze. Dobra, to poprosimy o kolejne. W tym czasie, kiedy pan połączy pana Adam, to jeszcze chciałam ci powiedzieć, grałeś w dniu Świra Koterskiego, prawda? Bardzo żałuję. No, to chyba jest duża strata, że Marek Kondrat w ogóle zdecydował, że... Bardzo duża, no oczywiście. Bo tak. Jego wiskomika to przednia, ale dzień Świra to moglibyśmy tylko antydatować albo, prawda? I tylko kolejne. I 2019, i 20, i 21. Teraz trudne czasy, prawda? Czasy zawsze były trudne. Czasem są o wiele trudniejsze. Akurat to trafiliśmy na takie trudne czasy teraz, na trudniejsze niż były. Ten film rzeczywiście, to co powiedziałaś, można go antydatować i można co roku oglądać i co roku... I też o nas. Co roku będzie on, ten film o nas. Będzie o... No to, o czym mówiłaś, no nie chcę powtarzać. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak? Słychać mnie? Tak. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, chylę czoła. Pozdrawiam serdecznie. Mhm.
I? Chciałem powiedzieć, że chciałem się zapytać, o może tak. Uh-huh. Ile trwa mecz? Może pan pamięta? Mecz? Mecz? Tak. No doskonale pamiętam. 2x45 minut. No to... a tak dokładniej? No jak dokładniej? No to w sumie razem z przerwą to trwa godzinę 45. A karne mogą być? Co mogą być? Karne. Ale ma pan jakieś fajne pytanie, czy tak będziemy, a jak się karnego nie strzeli, a jak, czy ma pan jakieś konkretne? Nawiązywałem do pewnego odcinka. A, widzisz, nie chwyciliśmy tego. Bo był taki odcinek, tak, o meczu? Był odcinek o meczu, pamiętam i pamiętam, że ja kompletnie nie będąc wielkim fanem, nie będąc taki zainteresowany meczami, uważałem, że ten odcinek, że to jest źle napisane, że to jest niedobre i że to jest wszystko sztuczne, że my tam tacy fani, ja z tymi szalikami i śpiewamy i coś ruszamy i tak dalej, i tak dalej. I później jak obejrzałem ten odcinek gdzieś kiedyś, nagle sobie pomyślałem, że ten odcinek ma sens, bo on przede wszystkim wiele mówi również o nas, o tych fanach piłki nożnej, o kibicach, o meczach. O tym, jak my to przeżywamy. Zresztą to był odcinek chyba o Euro, nie? Bo o Euro też był odcinek, ale wcześniej był o tym, jak Walduś staje się był piłkarzem. Ja już, tak szczerze mówiąc, ja mniej pamiętam te odcinki niż niektórzy widzowie, bo widzowie je oglądali, a ja je tylko kręciłem. A kręci się odcinek przecież nie chronologicznie. Zapomina Dobra. Się, kręci się w jednym dniu wiele scen z różnych odcinków. Odpowiesz na jeszcze jeden telefon, Andrzeju? Uh-huh. Dobry wieczór. A, odbieramy. Widzisz, jestem szybka tutaj. Jest telefon. Jest. Odbieramy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym tak zapytać właśnie o firmę Kariera Niepozjadyzmy. Jak pan wspomina karierę, właśnie firmę Niepozjadyzmy? Wie pan co, no ja bardzo lubiłem, lubię w ogóle powieść Dołęgi Mostowicza. Też o nas. Też o nas, Kariera Niepozjadyzmy. Uwielbiam ten film z Wilhelmim, z Barszewską, z Wilhelmim, z Wojtkiem Pokorą. I jak się dowiedziałem, że Jacek Bromski będzie kręcił ten film, zaproponował mi z Pawlikiem Bronisławem, i zaproponował mi rolę, którą grał w filmie Kariera Niepozjadyzmy. Ten podstawowy film, grał właśnie Bronisław Pawlik. To jest oczywiście na podstawie, to jest przerobione i tak dalej, ale pamiętam, ja wtedy byłem znowu w rozkwicie kiepskich, bo myśmy to kręcili 2001 rok albo drugi rok, jakoś tak, kiedy kiepscy byli na potężnej fali. I ja byłem zachwycony każdą rolą, którą dostaję. W ogóle, czy to jest komediowa, czy niekomediowa, czy dramatyczna, czy niematyczna, ponieważ myślałem o tym, aby się od tych kiepskich odskoczyć, aby pokazać coś innego, że ja nie tylko jestem ferdek i nie tylko dla ludzi jestem ferdek, tylko że no, ferdka mógłby zlikwidować drugi ferdek i to w serialu. A nie zlikwiduje go żadną rolą teatralną, żadną rolą filmową, bo film ogląda ile? No 2 miliony, to już jest super, prawda? A kiepskich codziennie ogląda kilka milionów osób, bo te pięć emisji w tych różnych stacjach polsatowskich. Więc ja byłem zachwycony w ogóle, że dostałem jakąkolwiek rolę, grając Ferdka Kiepskiego i myśląc, że ja do końca życia pozostanę właśnie Ferdkiem. A jeżeli chodzi o takie szczególne wspomnienia z tamtego okresu, z tamtego filmu,
to ich, szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, no bo to było 20 lat temu co najmniej. Mhm. Czy jeszcze ma pan jakieś pytanie? Nie, właśnie dziękuję panu, że jest pan takim wielkim aktorem i dziękuję panu, że no, dał pan takie wielkie role. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. I jeszcze raz no wszelkich dobrych ról i dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu również. Wiesz, wydaje mi się, że to jest taki węzeł gordyjski chyba i ty zawsze będziesz myślał o tym Fertku, a ludzie widzą Grabowskiego, który zagrał Fertka i to jak się tak to ustawi, to trochę to inaczej. To inaczej. Jeżeli ludzie widzą Grabowskiego, który zagrał Fertka, to jest okej, ale jeżeli ludzie widzą tylko Fertka, to wtedy jest źle. Ale sam sobie powiedziałeś, że aktor, znaczy nie wiem, czy to ci powiedzieliśmy, ale aktor jest dla wszystkich. Są ludzie, którzy chodzą do teatru, oczywiście, oglądają ale ja się... kino, ale są tacy, którzy siedzą i oglądają tylko kiepskich. Ale i... ja się z tym godzę, ja się z tym godzę. Na początku się nie godziłem z tym, ale teraz się godzę. Ja wiem, że dla niektórych pozostanę tylko i wyłącznie Fertkiem kiepskim do końca ich życia. Widziałaś tutaj, jaka tu jest piękna myszka? Mhm. Piękna, taka malutka myszka. No nie będziecie państwo widzieć, ale tutaj... zaraz może jakoś... O, tu jest ta myszka. Widać już, powiedział widać. Pan widać. Adam. O. Czy odbieramy jeszcze jeden telefon? Odbieramy? No możemy odebrać. No mamy, jak mamy, panie Adamie, to odbieramy. To zaraz odbierzemy, patrzysz na zegarek, widzisz, to jest właśnie fajnie, jak jest na żywo i może być. Tutaj jest ta twoja książka, Jestem motylem, ale tam drugi człon mnie interesował, trochę zmęczonym, tak? Czy przemęczonym. Jestem jak motyl, przesadnie zmęczony. Przesadnie zmęczony, tak jesteś? I jak motyl? Głowa co nieco się kiwie. I co? I głowa co nieco się kiwie. Mhm. Mamy następny. Alkohol... coś tam dobrze, ale czasem... ma dobre, ale czasem złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy zupie, czy co, w niedzielę, to jakoś tak. Pomidorówce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. O, kobieta. Pani Magdalena. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dobry wieczór, pani Magdo. Tak sobie leżałam i włączyłam i właśnie zobaczyłam, że jest pan Andrzej Grabowski. Chciałam bardzo podziękować panu Andrzejowi Grabowskiemu, powiedzieć, że jest wspaniałym aktorem. Razem z moją rodziną jesteśmy jego wielkimi fanami. I chciałam najbardziej podziękować za rolę w spektaklu Chory z urojenia. I już uciekam i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję, dziękuję bardzo. A gdzie pani obejrzała ten Chorego? W Krakowie czy w Warszawie? Bo ja grałem to i w Krakowie, i w Warszawie. Nie, oglądałam go w teatrze. A! Oglądałam to w telewizji. W telewizji. To, to była relacja z Krakowa. A ja widziałam Warszawę. Ty widziałaś Warszawę? Tak. Na szóstym piętrze. Razem z rodziną. Mój mąż nie jest fanem teatru, również oglądał i bardzo mu się to podobało. Wspaniałe. Pozdrowienia dla małżonka. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dobrego wieczoru. No widzisz, jakbyśmy tak siedzieli do rana, to by się okazało, że tych ról to jest tyle, że byś nagle zapomniał o tym, o czym nie potrafisz zapomnieć. Ale chciałabym zakończyć z tobą, chyba że pan Adam powie, że jeszcze mamy telefon, to może ten telefon zakończy. Ale ja bym chciała, są tacy aktorzy, którzy niosą w sobie to wszystko, co mówiliśmy o Awerni, mówiliśmy o mamie, o bracie, o tej łopacie, którą kopałeś, tak? O tym, że byłeś mniejszy, że musiałeś doskoczyć i tak dalej, i tak dalej. I mówiłeś też o spowiedź chuligana, prawda? I wiem, że tam był taki pomysł, że śpiewaliście, znaczy, że był utwór To nasza młodość. To, nasza młodość, to nasza młodość, to jest do dzisiaj, kiedy się tego słucha, no to też jest o nas i tam jest takie, to nasza młodość, para skrzydeł zwinięta w nas. I chyba o to chodzi w życiu, żeby te skrzydła, niech nawet sobie będą zwinięte, ale żeby w człowieku, tak, żeby zachować do końca czegokolwiek to dotyczy, ale takiej nawet teoretycznej możliwości, że można te skrzydła rozwinąć i polecieć. Tak, wiesz co, ja pytałaś mi się na wstępie naszej rozmowy, czego ja w życiu żałuję. Przypomniałem sobie, ja znaczy nie musiałem sobie przypomnieć akurat w tym momencie, no nie powiedziałem, czegoś, co
z lubością teraz o tym opowiadam, ponieważ mówiąc o tym, trochę się wyzwalam z tego, z tej takiej, no nie chcę powiedzieć traumy, bo bez przesady, tylko z czegoś, co wydaje mi się, że zrobiłem coś bardzo w życiu nieładnego. Mhm. Więc się byłem wtedy dzieckiem jeszcze. U nas w Alverni no, popiół z pieców, no bo palony węglem był, wynosiło się gdzieś tam na podwórko, on był gromadzony i raz do roku, czy dwa razy do roku trzeba było to wywieźć gdzieś tam. I zwykle wynajmowało się furmankę, bo to konie, no to były lata 60. I przyjechał pan Jochymek, pamiętam, furmanką. No i ja, mój tato i pan Jochymek ładowaliśmy ten popiół na furmankę. I pan Jochymek znalazł w tym popiele taką szklaną kurę, która jakby się działa, to się podnosiło i tam no było ten, nie wiem, masło tam. Tak, pamiętam. Tak, miałam taką. Miałaś taką. Mam. Masz nawet, taką. Tak. Teraz to jest rarytas. Tak, to ja ale mam wtedy, z rodzinnego domu. Wtedy pamiętam, że ta kura jakoś się nie podobała mamie, czy jakoś. I ona wyrzuciła to na śmieci, tą kurę. Pan Jochymek znalazł tę kurę. Mówi, Boże, jakie to piękne, czy ja sobie mogę to wziąć? No, tata mówi, no pewnie, no zadowolony, że jeszcze... I on tak, jak był ten popiół i była ta furmanka, i na rogu tej furmanki położył tę kurę taką szklaną, całą, taki cały zadowolony. A ja byłem taki zły, że on tę kurę wziął, tę naszą kurę, która mnie się też podobała, a nie wiem, dlaczego mamie się nie podobała i ją wyrzuciła, że... Tak tą łopatą zrobiłem, że czas na tą łopatę i rozbiłem mu tę kurę. I oczywiście udawałem, że przypadek. Mhm. Pan Jochymek się tak skrzywił. I mówi, ale mówi, nie szkodzi, nie szkodzi. Ale mój ojciec wiedział, że ja to zrobiłem specjalnie. Nic nie powiedział, tylko się popatrzył na mnie. I do dzisiaj pamiętam ten jego wzrok, jak on się popatrzył, jak ja tę kurę panu Jochymkowi rozbiłem. I do dzisiaj tego żałuję. To znaczy, no niby to nie jest nic nadzwyczajnego, bo pan Jochymek ale zapomniał. Ale widocznie było, bo coś ale pokazało było w tobie, co cię uwierało tak, potem. Ale pan Jochymek pewnie zapomniał o tej kurze, wywalił później te skorupy, które by pozostały z niej, tam gdzie wywalał ten popiół. Ale to było coś takiego, że ja do dzisiaj pamiętam ten wzrok mojego ojca, który się tak popatrzył na mnie. Z taką niechęcią i z takim... Mój syn. Mój syn. Mhm. Jakbyśmy powiedział, synu, co żeś mi uczynił. Mhm. Usłyszałam w uchu od pana Adama, że pozdrawiamy czat i czat się domada jeszcze telefonu do ciebie. No. No to odpowiadasz. No to dobry odpowiadam. Wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nie mam żadnego pytania, tylko chciałem podziękować panu Andrzejowi za wszystkie role. I życzę panu Andrzejowi dużo zdrowia, tutaj panu prosi, 100 lat życzę. Bardzo panu dziękuję. Życzę panu również wszystkiego dobrego, aby pan był zdrowy i szczęśliwy. Dziękuję bardzo panu Andrzejowi. Mhm. Dziękuję. Bo jak to też w jakimś twoim utworze, który śpiewałeś, że nie wszystkim spadają jabłka na kolana, czy już nie spadają? Nie każdemu spada jabłko, nie każdy mógł się wysłowić, nie każdemu spada jabłko na jego kolana, to jest największa w świecie spowiedź chuligana. To jest wiersz Jesienina. To co, życzę, żeby spadały te jabłka jeszcze na kolana. Dokładnie. Twoje i moje też, ja sobie też to życzę. Ale ja tobie też życzę. Andrzej, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo ludzie muszą ze sobą gadać i rozmawiać, tak prawda? Tak jest. Dziękuję, widzimy się niedługo. Dobrego, spokojnego wieczoru w tych ciężkich dla wszystkich czasach. Do zobaczenia.